Twoja małżonka siedmiokrotnie była w ciąży. Dwa razy była to, to. Poranienie. Byłem przy wszystkich porodach moich dzieci. W tych trudnych chwilach też byłem z żoną. To są bardzo trudne rzeczy. Mnie to mocno rozbiło. Media donoszą, że 150 tysięcy miesięcznie zarabiałeś z tego czasu. Więcej? Mniej? Przeszacowali Dużo czy więcej. nie doszacowali? Dużo, Dużo więcej. więcej. Dużo więcej miesięcznie niż 150 tysięcy. Dużo więcej widzów interesuje na przykład to, ile kosztuje twój zegarek, który masz na sobie. Nie wiem. Ale myślę, że około 30 tysięcy zł. To powinien być kandydatem na urząd prezydenta już nie Warszawy, ale Polski. Gdy są dwa teamy Krzysztof Bosak i Słowomir Mencen. Ja jestem po stronie Sławomira Team Mencena. E, tak? Ja jestem team Mencen. Do tego się przyznam. Pracowaliśmy przy wywróceniu bardzo złych dla polskich wsi przepisów, tak zwanej piątki dla zwierząt. I przy tym I olbrzymia część wywróciliśmy. <laughs> Walczymy o to, żeby. Powiem to wprost i wyraźnie. Zastąpić y, miejsce na scenie politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnych sondaży. Y, pokaż mi jeden sondaż, przy którym jest napisany sondaż w Warszawie. To się nazywa prognoza. wiecie, jak powstaje prognoza? No, tak. to jest Warszawa jest miastem bez strategii. Ja na przykład kandyduję na prezydenta Warszawy, żeby być lobbystą Warszawy, który o, o interesy Warszawy lobbuje. Naszym gościem na przekanale jest Przemysław Wipler, kandydat na urząd prezydenta Warszawy. Kłaniam się, witam, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie, poseł Konfederacji, klubu parlamentarnego Konfederacja, członek Nowej Nadziei, Sławomira Męceny. No jeszcze można by więcej powiedzieć i swego czasu lobbysta, były poseł PiSu, ale o prawnik, tym... <głos》> prawnik, doradca podatkowy. Jeszcze za chwilę. Na początek zapytam jak tam debata w kanale Zero. Oczywiście o kulisy pytam, a nie to co było na ekranie. Znaczy, co tutaj mówić o kulisach? Tam właśnie jednym z plusów kanału Zero jest to, że są małe kulisy, w sensie takim to nie jest, to no, wchodzi się i się, się gada. ogrywa, się gada. No, jest jasne, że nie przetrafał Trzaskowski, uważa się za lepszego od nas, ale ma taką ogólnie strategię, że im mniej kampanii, im mniej mówimy o jego dorobku, im mniej mówimy o jego wcześniejszych obietnicach, im mniej mówimy o tym, co nie wydarzyło się i co wydarzyło się w trakcie tych ponad 5 lat, kiedy on jest szefem wszystkich szefów w mieście Warszawa i zarządza budżetem na ten rok prawie 28 miliardowym. On nie chce po prostu, żeby o tym mówić. Im mniej zderzeń, im mniej szansy, że złapie gonga. Wyłapie, to, to dla niego lepiej, więc mniej interakcji lepiej dla obecnego szefa. Nie było interakcji z Rafałem Trzaskowskim, ale czy była okazja na przykład porozmawiać z panem Korwinem, bo chyba między wami teraz tak średnie relacje. A czy nie, nie ma średnich relacji? Nie ma w ogóle. Relacji i praktycznie nie było od 17 roku, kiedy ja odrzedłem z polityki. Jak gdy wróciłem do polityki, to powiem tak: nie byłoby dzisiaj do, rządu Donalda Tuska, nie byłoby dzisiaj e, ministra sprawiedliwości Podnara, nie byłoby narastającego chaosu w prokuraturze, w sądach, nie byłoby e, ryzyka, że zostanie przyjęta zmiana traktatów europejskich jeszcze bardziej ograniczająca suwerenność Polski. Wiele rzeczy by nie było, gdyby Konfederacja miała 13-15%, gdyby była tym języczkiem uwagi. Bez a Corwin za to odpowiada, rządu. że nie było 13-15%. No, ja tym mówiłem wielokrotnie, ma w tym swój istotny wkład. Ktoś, kto w kluczowych momentach uderzył nas w dwóch grupach elektoratów, w których rośliśmy bardzo istotnie, czyli młode kobiety i ogólnie kobiety i młodzież. Pod, 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 podciągnął kampanię. Oczywiście to nie była jedyna rzecz, no ale taka dla mnie najistotniejsza, z największym wpływem. O! Czyli ten start Janusza Korninkiego pan ocenia jako odwet? Bo de facto nawet swój komitet wyborczy podobnie nazwał bezpartyjny. To nie nazwał, on jemu się nie udało najpierw zarejestrować własnego komitetu ogólnopolskiego, więc y, cała jego siła wsparcia nie była w stanie wca, wstali, wstali, w stanie. W całym Polsce, w całej Polsce, w całym kraju zebrać tysiąca podpisów, żeby własny komitet mieć. Więc zarejestrował się na jednym z komitetów, które nie miały listy w Warszawie i z tego skorzystał. I to jest cała historia, ale to jest jasne, że to jest próba jakiegoś tam zmierzenia się z nami pod kątem wyborów do Parlamentu Europejskiego, żeby pokazać, zobaczcie wy mnie, e, będę wam zabierał do Parlamentu Europejskiego. Zobaczmy, ile i to jest próba tego rodzaju zdarzenia, dlatego my mobilizujemy wszystkich sympatyków wyborców Konfederacji, żeby pokazać, że będziemy mieć dobry wynik w całej Polsce, ale również w Warszawie. A przy okazji debaty w kanale Zero była może okazja do wymiany, wymiany paru słów z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, bo oczekiwałeś przeprosin za jego słowa o CPK, że tylko on popiera ten projekt, tylko on go no to wspiera. To była nieprawda, oczywista nieprawda. Ludzie, którzy budowali CPK to mogę powiedzieć, że Mikołaja Wilda, który był szefem CPK, u ja poznawałem z Dawidem Jackiewiczem i rekomendowałem mu go jako doradcę. Michał Czarnik, który jest jednym z takich twórców koncepcji CPK, i z moim kolegą z roku, ze studiów i również można powiedzieć, jak go wciągałem w tę część polityki. No, a twoje kontakty prezes, z obozem Prawa były, i Sprawiedliwości są znane. A były prezes lotu... Rafał Milczarski był moim asystentem społecznym w biurze poselskim i to już w czasie, gdy nie byłem w pisie, tylko gdy tworzyłem Stowarzyszenie Republikanie, także to on wtedy mając zakaz konkurencji jako twórca dużej prywatnej firmy zajmującej się przewozami cargo w Polsce, miał zakaz konkurencji, nudził się i przyszedł do mnie, żeby jako wolontariusz pomagać w moim biurze poselskim. Zresztą takich wolontariuszy, którzy byli wcześniej prezesami dużych spółek, to miałem kilka takich osób, no bo ja zawsze miałem bardzo dobre kontakty z ludźmi, którzy mają wyraziste poglądy, a jednocześnie mają wiedzę i kompetencje. Dlatego jak w moim biurze poselskim pracowało kilkanaście osób w tych latach 2011-2015 i to nie, że przewinęło się, ale było, że jednocześnie kilkanaście osób pracowało. Ja byłem w stanie zorganizować środki na zaplecze takie, które nie jedna partia ich nie miała, będąc jednoosobowym, niezależnym posłem, a później posłem z Nowej Prawicy. No ale Bochański nie przeprosił. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie przeprosił, ale to wiadomo, może dla niego to było niezręczne, lepiej udawać, że nie było tematu, niż w taki łatwy sposób stracić bramkę, w jakiś tam sposób no można powiedzieć słaby, odpowiedział mi na Twitterze I, i koniec, ale skończył opowiadać takie rzeczy. A co generalnie o nim sądzisz? Kandydat niezwiązany z Warszawą od roku mieszka w stolicy, formalnie nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej wojewoda łódzki, mazowiecki, ale tylko przez 8 miesięcy. Ja go wziął do roboty, bo to jest zdolne Człowiek. O tak, na prezydenta Warszawy był na niego nie głosował, ale on ma potencjał. Uważam, że jest to zdolny facet. Pół roku temu bał się startować na posła z Warszawy. Bojąc się, że nie będzie w tej czwórce, która zdobyła mandat wcześniej, bał się, że nawet w szóstce nie będzie, bo tak mi mówią koledzy z Spisu, bo się pytałem, czemu on nie startował, mógł mieć dwójkę, a nie wziął dwójki z Warszawy. Bał się, że z dwójki nie wejdzie, bo inni posłowie, których było wtedy sześciu, zostało z PiSu czterech, Wiedzieli, że wynik będzie gorszy i nawet przy mega pompowaniu przez TVP, to tylu mają stałych swoich wyborców, również ci, którzy nie weszli, czyli Siecki i Krajewski. A jeszcze było czterech, których, którzy weszli, którzy przeszli ten test wyborczy, on się bał tego testu, więc dla mnie, rzucenie kogoś, żeby się sprawdził na pierwszy ogień na stolicy Polski, po tym jak już rok mieszka w Warszawie, I nawet jak się szybko uczy, widzę, że on się szybko uczy, dużo wie o Warszawie, moim zdaniem w niektórych sprawach mógł wejść głębiej niż niesłynący z pracowitości Rafał Trzaskowski, to, to jest facet z potencjałem, ale myślę, że ten wynik, który on będzie miał w Warszawie, nie będzie wynikiem, po którym na, ktoś będzie chciał go przeciw Czeskowskiemu na prezydenta Polski wystawić na pewno. Pytam o Tobiasza Bocheńskiego, bo dopiero kiedy, wtedy, kiedy usiadł na twoim miejscu, był gościem naszego kanału, to dopiero wtedy się zgodziłeś na rozmowę. Czyli jakiś konkurent jednak. Troszeczkę, troszeczkę tak, ale też zobaczyłem, że jestem chyba w grupie odbiorców waszego kanału, bo to w, w ramach jakichś tam algorytmów zaproponował mi to YouTube. Czyli zobaczyłeś Więc po prostu rozmowę usiadłem, posłuchałem, posłuchałem odgrzebałeś smsa sprzed paru tygodni o jest zaproszenie kandydata prawicy, który mówił, że finansowałby in vitro, czyli mówię o idzie kontra własny elektorat, kontra konserwatywni wyborcy e, Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, no to to mówię, ok. Człowiek, który wychodzi z Wege piątkami i yy, yy, w warszawskich szkołach, nie wiedząc, że w większości szkół, yy, bo to jest tańsze już w chwili obecnej, mają Wege poniedziałki, Wege środy i Wege piątki, to mi mówił, Nasz w klubu, mój kolega Staszek też mówi, jak można proponować Wege Piątki, kiedy z uwagi na to, że to jest taniej, bez mięsa jest taniej. Moje dzieci mają właśnie w szkołach publicznych w Warszawie Wege Poniedziałki, środy i Piątki, więc proszę nie obiecywać Wege Piątków, kiedy już w chwili obecnej, bo to jest tańsze. No zawsze można powiedzieć, kasza na leśnik jest tańsze niż kotlet, nawet ze słabego mięsa. I takie są reguły, więc ktoś, kto jest w takim postępie, latem, no bo fala fali raczej nie ma w publicznych nie, nie szkołach. Ale jest tak bub. E, w, kon w kontekście in vitro to rozumiem, że skoro zdziwiła cię ta deklaracja, to sam byś nie, nie zdecydował o utrzymaniu finansowania tego my projektu jesteśmy, tego my, jesteśmy, my jesteśmy w tych kwestiach konsekwentni konserwatywni. i konserwatywni. Ja głosowałem przeciw finansowaniu in vitro z budżetu z uwagi na kontrowersje etyczne, który. Budzi ta procedura, w pewnych momentach jest ona, no można powiedzieć, sposób jej przeprowadzenia, czyli mrożenie nadmiarowych zarodków, później ich niszczenie. No to jest technicznie rzecz biorąc dla mnie i etycznie, ety etycznie jest to dla mnie niedopuszczalne i tyle. I więc ja chciałbym, żeby miasto Warszawa skupiło się na infrastrukturze, na polepszeniu jakości życia wszystkich mieszkańców od strony infrastruktury i warunków życia, a nie brało udział na finansowanie jakichkolwiek projektów ideologicznych, ideowych, jak, za jak słusznie uważałby ich prezydent Warszawy, ponieważ te rzeczy, które dzielą warszawiecy, Warszawiaków na tych pierwszej kolejności trzeba oszczędzać. Zresztą mówienie, kiedy właśnie ruszył rządowy program miliardowy finansowanie in vitro, a ktoś mówi o finansowaniu go z budżetu, Miasta Warszawy, to można powiedzieć, ja chciałbym, żeby Warszawa co mogła przerzucała na państwo i finansowała z własnego budżetu jak najmniej. Zwłaszcza jeżeli państwo ochoczo chce jakieś rzeczy finansować. No, no tak, no to, skoro, to, skoro jest więc, kasa z budżetu, to po albo co się przegapił to? to, co się działo w Sejmie, albo któryś z doradców mu tak doradził, ponieważ prawdą jest, że prawie 100 posłów PiSu zagłosowało za finansowaniem. In vitro z budżetu, w tym Mateusz Morawiecki, politycy, którzy wcześniej byli tacy konserwatywni, pro-life i tak dalej, no to w tym momencie myślę, że to nie w pełni zarezonowało w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, że. Ich politycy, że ponad 100 osób w tym Jarosław Kaczyński zagłosowało za pigułką dzień po bez recepty dla nastolatek, dla nieletnich, że prawie 100 polityków zagłosowało za finansowaniem in vitro. Że się, że się dzieją takie rzeczy, jak z zachodnią Hadecją czy z zachodnimi konserwatystami, o zachodniej Hadecji, to kiedyś. Powiedział, y, podejrzewam, że Tomasz Gabi, że to jest y, um, partia umiarkowanego centrum niezmordowalnie maszerująca w lewo i czymś takim w wielu obszarach był PiS. I cieszy mnie to, co teraz się dzieje, że paru polityków tego obozu zaczęło mówić publicznie prawdę, wywołując pożary. Marcin Mastalerek, który wypomniał Mariuszowi Baszczakowi, że on niszczył Polską tak naprawdę i utrzymywał skansen, jakim jest polska branża y, zbrojeniowa, państwowa a prywatnej nie zbudował. To, że wypomniał Patryk Jaki Morawieckiemu, że oddawał suwerenność, popierał zielone łady, praworządność za Rozliczają pieniądze się, i nie panowie, ma pieniędzy tak. ani praworządności, ale mówią prawdę. Przy okazji mówią rzeczy, które my mówimy. Ale ja, ja bardziej o tobie i o twoich pomysłach chciałbym dzisiaj przed wami, posłami, parlamentarzystami, debata, dyskusja na temat aborcji, cztery projekty właśnie w tej sprawie 11 kwietnia. Przy okazji z okazji też dyskusji na, na kanale Zero Wspomnianym e, skomentowałeś na swoim Twitterze fakt, że twoja małżonka siedmiokrotnie była w ciąży. E, dwa razy była to, to poranienie. Ciąża zakończona przedwcześnie. No i to jest rzecz straszna. E, czujecie się rodzicami siedmiorga dzieci? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Muszę powiedzieć, że też sam technicznie taki zabieg to jest straszna rzecz, bo ja starałem się, no byłem przy wszystkich porodach moich dzieci, w tych trudnych chwilach też byłem z żoną. To są bardzo trudne rzeczy. Mnie to mocno rozbiło. Technicznie rzecz biorąc, zabieg łyżeczkowania, czyli usuwania łożyska po poronieniu, to jest tak jak technicznie po prostu, jak aborcja. Tylko, że dziecko jest martwe, tylko że nie ma dziecka i tyle, no, Moment, kiedy widzisz kilkutygodniowe dziecko i zbliżenie, i czego słucha rodzic, szuka, słucha bicia serca tego dziecka. Ktoś mi powie, że to nie jest dziecko, kiedy, no, no to są takie. Poruszające rzeczy, więc dla mnie no, to nie są, na mnie jest wszystko jedno i tyle. Ktoś te, tego doświadczył, ten ma inne zdanie. Skąd zatem tak wielu młodych i nie tylko młodych ludzi popiera aborcję i to nawet do 12 tygodnia ciąży bez żadnego w ogóle tutaj, bez żadnej większej debaty po prostu, jak ktoś chce, to może ciąże usunąć. Czy to jest też kwestia tego, że cywilizacyjnie, kulturowo bardzo wiele osób yy, nie ma. Nie czuję na przykład na siebie, potrzeby brania na siebie takich wyzwań, jak zostanie rodzicem, bo mają poczucie, że do tego nie dojrzeli, nie dorośli, że to jest nie dla nich. Niektórzy wręcz się afiszują tym, że nie chcą być rodzicem i czyją z tego wartość. No tak, no. To jest kwestia wyboru. Ja nie będę nie chcę oceniać wyborów innych ludzi na poziomie wartości. Ale ci ludzie rządzą, ma... mają swój rząd de facto, tak? Którzy liczą, że te zmiany zajdą. <grym> Moim zdaniem tutaj wydarzyła się pewna katastrofa na poziomie otoczenia takiego społeczno-komunikacyjnego wyroku dotyczącego Wyroku dotyczącego ochrony życia tego drugiego, bo ten, przy tym pierwszym nie było takich emocji. Ten drugi, dotyczący właśnie eliminacji przesłanki eugenicznej, zbiegł się z katastrofą, jakim był lockdown, jakim był COVID. Polacy byli zamknięci w domach, byli wyizolowani i wyszli z tej izolacji i dając upuść też swojemu gniewowi wobec rządu, który ich zamknął w domach. To nie byli ludzie, którzy byli źli na to, że przed świętami Wielkiej Nocy ponad 4 lata temu, bo to jest niebywałe, ale tydzień temu była rocznica 19 kwietnia, 19 marca pierwszego lockdownu, rozporządzenia o pierwszym lockdownie. To, to nie ci, którzy przeszkadzały, że zamknięto kościoły, nie mogli świętować, nie mogli przeżyć w sposób normalny świąt Wielkiej Nocy, ale cała reszta Polaków, ludzie odczuli nagle sposób dojmujący swoją samotność że bo no jest wiele rodzin, w których są trudne sytuacje jak ich zamknięto w domu, na pewno przeżywali to inaczej niż my ja mam bardzo dobre wspomnienia z okresu lockdownów, byłem ja, moja żona piątka moich dzieci, moja mama siostra, no byliśmy po prostu trzypokoleniowa rodzina mieliśmy dla siebie więcej czasu niż normalnie nauczanie zdalne, się wspieraliśmy pomagaliśmy, no to, to naprawdę działało i wtedy czułem jakim dobrem jest wielopokolenie zgodna, chociaż czasami kłócąca się oczywiście e, rodzina. wielu ludzi miało inne doświadczenia. I oni wyszli na ulicę, wyszli na ulicę protestować przeciw państwu, a jednocześnie zbudowano wizerunek taki, że w Polsce masowo umierają w szpitalach kobiety, które chciały aborcji, ponieważ ich życie było zagrożone, a i odmówiono im ratowania życia, co jest wirutną, kompletną niep nieprawdą. I to, w jaki sposób medialnie, politycznie przegrali to ówcześnie rządzący, mam do nich oto gigantyczny rząd, bo oni zmienili nastawienie. Tak? Oni sami pretensje. chyba do siebie też, też mają i nie rozumieją, co wtedy się wydarzyło i na stałe w, w sondażach wtedy stracili. Zresztą mówiłem o tym wprost niedawno na kanale. Wracając do ciebie, do wyborów samorządowych, dość ciekawa sytuacja, bo twoja córka postanowiła wziąć udział, kandydować w tych wyborach. Tak. E... Wspierałeś ją, to Mart... jest jej inicjatywa czy twoja? Czy to jest trochę dyskutowaliśmy, mieliśmy dyskusję, y, czy kandydować na radną y, miejską, czy do sejmiku. Moja córka uczennica liceum imienia Stefana Batorego, klasie maturalnej jest, ale już wiadomo, że pójdzie na prawie, bo rok temu była druga w Polsce to jako dumny tak. ojciec, bo często mówimy, że ci to inwestycja, a czasami widzimy po prostu, że I to jest wielka radość rodzica, który wspiera w różnych kwestiach dzieci. Moja córka najpierw brała udział w tak zwanych kuratoryjnych konkursach w szkole podstawowej z wiedzy o społeczeństwie. A rok temu została, była druga w Polsce w olimpiadzie wiedzy o prawie i od tamtego czasu wiadomo, że ma indeks na prawo z uwagi na to, że przygotowywała się do tej olimpiady, no to jak zobaczyłem, jak to jest szeroki, obszerny materiał, to jest właściwie cały wstęp do prawoznawstwa, elementy, w duża część prawa konstytucyjnego, elementy y, prawa cywilnego, prawa karnego, olbrzymi, gigantyczny materiał, plus jeszcze takie no, wiedza dotycząca. No, o regulaminie mówię więcej z całą pewnością jutro przygotowu władzy y, niż y, poseł od z Łodzi, mm -hmm. albo Robert Biedroń, który nie wiedział. Mówi, tato, później jest początek roku, on ogląda różne stare historyczne filmiki. Mówi, tato, oni naprawdę nie wiedzą, co to jest konwent seniorów i tak dalej. mówię, no, 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 no tak, nie wiedzą, nie wiedzą, tak? Także startuje z ostatniego I dziś miejsca. się do władzy. Nie wiedzą, ale, ale rządzą. W okręgu, okręgu podwarszawskim z ostatniego miejsca startuje do sejmiku z listy Konfederacji Marta z Wippler. Uzdolniona dziewczyna. Ja, no, pr pracowita, pracowita. To było trochę, ja zapytałem, czy nie chciałaby spróbować zobaczyć, ona mówiła, a, a co mi szkodzi, e, 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 zobaczmy. E, to też jest jasne. Ja naprawdę chciałbym, żeby jeżeli ktoś z moich dzieci wybierze angażowanie się w politykę, żeby robiło to relatywnie późno, ja posłem zostałem, gdy miałem 33 lata, więc miałem doświadczenia pracy w dużych międzynarodowych korporacjach. Pracowałem w Deloitte, First and Youngu. Byłem wykładowcą akademickim. Miałem doświadczenia pracy dziennikarskiej, bo pracowałem w Tygodniku Najwyższy Czas, którego właścicielem był Korwin, a szefem e, Tomek Sommer. Pracowałem w centrum Adama rozeszły. Smitha, no ale to do, do, do dużo później, ale z też z powodów takich, bym powiedział, do dosyć jasnych i oczywistych. Pracowałem w centrum Adama Smitha, pracowałem, miałem własne biuro kwater studenckich, czyli pomoc, pośrednictwo w znalezieniu y, mieszkania y, dla studenta, y, przeróżne rzeczy. Robiłem. Pracowałem też jako urzędnik, byłem dyrektorem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne w Ministerstwie Gospodarki w latach 2005-2008. Zajmowałem się dywersyfikacją, czyli uniezależnieniem nas od dostaw ropy i gazu z Federacji Rosyjskiej i uważam, że to była bardzo dobra robota, która na szczęście była w dużej mierze kontynuowana w, w kolejnych latach. Także w momencie, w którym ja szedłem do polityki, to byłem Ojcem trójki dzieci, zarabiałem więcej niż jako poseł, więc musiałem się przygotować do tego, że będę musiał zacisnąć pasa i za mniejsze zamniejsze zarobki utrzymać. No ale później się, się odkułeś. No, skoro już sam wymieniasz tą swoją ścieżkę zawodową, polityczną, to po tym jak przestałeś być posłem, wróciłeś do mój prywatnego sektora, tak. prowadziłeś firmę i niektórzy złośliwie mówią, byłeś lobbystą. Tak się znaczy, czujesz, że pracowałeś jako lobbysta, znaczy, na przykład dla branży tytoniowej, czy, czy, dla, czy dla innych branż? Ja miałem firmę zajmującą się działalnością w dwóch obszarach: tak zwane public affairs, czyli relacje z instytucjami publicznymi. W które w kraju, w którym rząd reguluje tak wiele mają wszyscy przedsiębiorcy i ci duzi i ci mali, a drugi obszar to był PR, czyli komunikacja, ale nie taka codzienna typu prowadzenie komuś Facebooka czy Twittera, ale komunikacja taka tak zwana kryzysowa, kiedy coś czy dzieje czarny PR. jest Bo Niektórzy awantura. też tak mówią, że zajmowałeś się czarnym PR-em i lobbyingiem. Lobbing jest elementem bardzo wąskim tzw. Tak właśnie public affairs i z uwagi na to, że pracowałem z największymi polskimi międzynarodowymi firmami, tak jak wszystkie duże kancelarie prawne, tak jak duże wszystkie firmy doradcze, wpisałem się na listę lobbystów do rejestru lobbystów. Czyli ci to, to byłem... stwierdzenie nie obraża, jest faktem. Nie, no jest faktem. Moim zdaniem ja na przykład kandyduję na prezydenta Warszawy, żeby być lobbystą Warszawy, który o, o interesy Warszawy lobbuje, Pięknie, to, że że, w Polsce, pięknie brzmi, widać, że ale, jesteś specjalistą ale, od marketingu. Ale, ale powiem tak, no to, że na przykład ktoś mówi, że nie można zabudować brzegu Wisły, ponieważ prawo budowlane na to nie pozwala, albo że są idiotyczne przepisy dotyczące tak zwanego zacienia i z tego powodu jest problem, żeby efektywnie zabudowywać plomby, dziury, w, które zostały w Warszawie po wojnie. Powiedzmy sobie szczerze, była kamienica, nie ma kamienicy, bo Niemcy zbombardowali, i tutaj jest problem z zabudowaniem tego. Są problemy z przepisami właśnie planistycznymi, urbanistycznymi, prawem budowlanym. A ja się zapytam, a jakie projekty położył Rafał Trzaskowski albo ma, żeby to zmienić, żeby łatwiej w Warszawie było budować, inwestować, żeby szybciej wydawać pozwolenia budowlane. W jaki sposób zmienił reguły dotyczące finansowania, żeby łatwiej pozyskiwać mhm. środki na budowę metra i inwestycje? Nic tutaj nie ma. Do Rafała Trzaskowskiego i do inwestycji w Warszawie dojdziemy za chwilę. Chciałbym pozostać przy tej sprawie twojego poprzedniego zajęcia, a może i aktualnego. Zajmujesz się cały czas tym działaniem na, na rzecz różnych firm, czy to już zarzuciłeś kompletnie? Robię to na rzecz obywateli. Obywateli, obywateli i teraz obywateli. Bona. Dobrze. Adam Bielan. Grupa cwaniaków chciała wyciągnąć NCBR-u grube miliony. To o tobie. I bardzo bym tutaj w repoście piłeczkę dla człowieka, który wobec którego złożyliśmy pozew i mam nadzieję, grubo za swe kłamstwa zapłaci. Chociaż jesteśmy w trakcie, mija termin na to, żeby zawarł z nami ugodę, bo, za, bo jego adwokat e, zgłosił chęć zawarcia z nami e, ugody na rozprawie bodajże dwa tygodnie temu. Takimś wyrazowaniu. Za wezwaniu, za wezwaniu do zawarcia ugody, więc wyraził zgodę e, zawarcia ugody. Zobaczymy, e, czy to się uda, czy nie. A ugoda będzie polegała na e, czym? Proszę? Na przeprosinę. Warunki są Prosiny, powiedzenie, że to była nieprawda. Jak że nie zadość, wyciągaliście zadość, milionów z ncbr zadość, Nigdy nie pracowałem dla żadnego podmiotu w żadnym obszarze dotyczącym NCBR-u, ale ja w odpowiedzi powiem Bielanowi, że polecam wykład, który ujawnili dziennikarze Adama Hoffmana, który był naszym konkurentem w jakimś tam wymiarze w tej branży, w który mówi, że pięknie przerzucił odpowiedzialność za ten syf i próbował yy, Adam Hoffman i o tym właśnie yy, Adam Bielan. O tym Hoffman mówi w wywiadzie, który tam był taki, można powiedzieć, jak wygląda prowadzenie kampanii PR-owych, czarno-PR-owych, Więc Hoffman opowiada, że jednym z takich typowych działań było to, co wtedy zrobił Adam. Adam Hoffman też się tym, tym zajmował. Czy pracowałeś dla branży toniowej? nie będę mówił, dla jakich branż pracowałem, czy dla jakich firm pracowałem, ale pracowałem dla większości branż w Polsce, ale okej, okay, powiem, o tytoniu powiem, bo tutaj było akurat rzecz, która pewnie trwa i się będzie powtarzać, jest bardzo duży spór, w jaki sposób powinny być opodatkowane tak zwane wybory, wyroby nowatorskie, konkretne produkty, które są coraz popularniejsze, zwłaszcza wśród młodzieży i wiadomo, że jest różna struktura w tym Rynku produktów i w największym skrócie: jeden koncern chciał, żeby dro na drogie papierosy, w których on się specjalizuje, była niska akcyza, a na tanie papierosy była duża akcyza, i tam po drugiej stronie są trzy inne koncerny. Ten koncept ma swojego, nazwijmy, iPhone'a wśród podgrzewaczy tytoniu. I, I chciałby właściwie doprowadzić do delegalizacji innych papierosów w ogóle w jakiejś tam perspektywie czasu. Więc chciałby, żeby prawie w ogóle nie było akcyzy, bo to właściwie jest leczenie. Palenie czegoś takiego to jest leczenie, więc nie powinno tutaj być akcyzy. A inne firmy. Nie mają tak mocnego. I komu produktu. miałeś pomóc? W czym? Nie, no, ja chciałem, żeby podnieść. Yy, znaczy ja chciałem. Moi klienci chcieli, żeby podniesiono żeby podniesiono akcyzę na tak zwane wyroby nowatorskie to było kilka miliardów więcej budżetu, ale rząd Morawieckiego, rząd PiSu wolał łupić małe i średnie polskie firmy polskim ładem, niż kilka koncernów. Czyli oni chcieli koncernów. osłabić konkurencję, ale budżet by na tym skorzystał. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc samo pokazywanie cyfr i liczby, krótko mówiąc, miałem zadanie, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy nie lubią w rządzie Morawieckiego, żeby wytłumaczyć, co minister finansów i premier Morawiecki robią robi w jaki sposób nie schyla się po pieniądze a jednocześnie łupi małe i średnie polskie firmy więc mm -hmm. pokazywanie tego na cyfrach to się absolutnie broniło i, i, i zobaczyłem, bo to są takie z, z, zderzenia gigantów. Jak pracujesz z takimi firmami, to nic dają pełnego. Excela wszystkich dziennikarzy, którzy pracują dla twojej strony i dziennikarzy, którzy pracują dla drugiej strony, pokazują jakie materiały kto jakie przekazy próbuje suflować, Ciekawe kto ma informacje. obstawionych jakich polityków Stozę, i jacy politycy jakie rzeczy zgłaszają. To są takie rzeczy. To jest twarda, najtwardsza możliwa polityka i rozumienie tego. Jak co chodzi na, naprawdę w sytuacji, gdzie nie chodzi o 2 miliony złotych na język śląski, jak w zeszłym tygodniu wielka debata o Śląszczyźnie itd. i rząd aż 2 miliony dał? Nie, to chodzi o to, czy yy, kilka miliardów więcej do budżetu wpłynie z jednego koncernu. Hmm. Który chwali się, że, że płaci e, rekordowo dużo podatku CIT, ale gdyby zapłacił akcyzę, e, to by zapłacił pięć razy więcej e, tego podatku niż płaci e, w CIT-ie, bo CIT to przecież hmm. jest raptem 19% tego, co e, miały, il, ile miałeś z zysku, a jak masz zysk nadmiarowy, bo nie płacisz akcyzy, o, o którą płacisz w Niemczech, Francji i innych krajach, no to to jest lewizna, więc na tym polega często taka praca. No dobrze, to zapytam o inną sprawę. Kto w takim razie zyskał na uwaleniu, mówiąc kolokwialnie, ustawy o notariacie? Notariusze. Notariusze, ponieważ był pomysł taki kompletnie niekonstytucyjny, konkretnie, konkretnie, kompletnie absurdalny, żeby samo stawianie zarzutów notariuszowi było przez prokuratora. Było wystarczające, żeby zamknąć mu działalność gospodarczą, pozbawić prawa wykonywania zawodu, zawiesić go w uprawnieniach do wykonywania zawodu. Kogoś, kto ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób w kancelarii, który ma stałą bazę klientów, wystarczy, że prokurator mu postawi zarzuty i w już faceta, czy pani nie ma na rynku, bo są często notariusze. tam o to, bo naczelna rada notarialna też się wynajęła, tak? Do. Nie, to tak nie jest. Nie, nie naczelna, tylko krajowa, ale myśmy pracowali, myśmy pracowali tutaj był szerszy interes publiczny, ponieważ gdyby te przepisy weszły, w przypadku jednego samorządu zawodowego, ówcześnie rządząca ekipa chciała wszystkim zawodom zaufania publiczne, lekarz, pielęgniarka. Radca, adwokat, to prokurator byłby panem życia i śmierci decydowałby o tym, czy dany zawód jest wykonywany, czy nie. No W samym PiS uznali, że to jest absurdalne. Udało Ci się e, niektórych i, polityków PiSu przekonać. Jak zrobiłeś to, że niektórzy zagłosowali przeciwko tej ustawie, jak do tego doszło? To już był moment, w którym było jasne, że jest bardzo duże, bardzo skłócony jest ten klub. Właściwie praca, praca osoby zajmującej się. Doradzaniem przedsiębiorcom w zakresie public affairs to jest praca, w której masz pomóc przede wszystkim osobom, które na co dzień nie siedzą w polityce, zrozumieć, co się dzieje naprawdę. Na przykład mamy rozporządzenie o lockdownie. Są jakieś plotki, nikt nic nie wie. I większość biznesów jest w panice, bo nie wie. Nie, chcą, czy wiedzieć wcześniej, tak. chcą wiedzieć w ogóle, co się dzieje i dlaczego, i czy można coś zrobić, żeby ty wytłumaczyć dla nich jakie informacje, będą jakie są plany dla, dla ich branży. Wydzwaniam po ludziach i się pytam, czy w ogóle coś jest na mapie, czy nie jest na mapie. Wiesz, do kogo albo zadzwonić, pytam, masz te kontakty. A poznam ludzi, którzy mają w kontakty. W kontekście ustawy o notariacie yy, finalnie nie została ona przyjęta, bo kilku posłów, pisu zagłosowało przeciwko, niektórzy nie na to, przyszli. Morawiecki na przykład. Niektórzy nie przyszli, ale co, na premiera wpływało Niektórzy też? się pomylili. Czy to, czy to była jego świadomość. decyzja? Znaczy bardzo często to jest tak, że rzeczy, które robimy, to są takie, że nawet polityk nie wie, że my w tym jesteśmy, bo my nie byliśmy. Bardzo często to jest kwestia robienia mediów. Jak to mi powiedział jeden kolega, wybitny polski mecenas, że jeden dobry tekst czy materiał telewizyjny jest lepszy niż dwa świetne pisma procesowe, bo pism procesowych pewnie wysoki sąd nie przeczyta, a materiał zobaczy, przeczyta cały sąd a, on to będzie już musiał Pawlak coś tak dawno tym powiedział zrobić. o Cusku, że większy wpływ na niego ma TVN niż całe, całe wszystkie przedsiębiorstwa, bardzo, związki zawodowe i tak dalej. Bardzo często y, praca taka, w której dotyczy tworzenia prawa, gała na tym, żeby dana rzecz została rzetelnie, solidnie opisana, zaczęła rezonować społecznie i nagle sami politycy przychodzą na Nowogrodzką do pana prezesa mówiąc, że coś niedobrego się dzieje i tak dalej. Widząc jak politycy komentują sprawę, którą gdzieś tam... Na światło dzienne przedstawiłeś swoimi różnymi kanałami. No tak, no ja znam jednego polityka wczesnej większości, który y, powiedział mi, że nie może się ze mną spotkać, bo y, dał panu prezesowi na piśmie, złożył oświadczenie, że nie utrzymuje ze mną kontaktów i panu prezesowi Kaczyńskiemu, i że, że nie utrzymuje ze mną kontaktów i że rzeczy, które on robi, nie są związane z tym, że w jakiś sposób na przykład da, no, udało nam się go przekonać. Y, do pewnych działań, no, to jest opisane, do tego się przyznam, pracowaliśmy przy wywróceniu bardzo złych dla polskich wsi przepisów, tak zwanej piątki dla zwierząt i przy tym odżywia część Wywróciliśmy. No, Czy jesteś ja skuteczny myślę, w tym, co robisz. Myślę, że byliśmy w tamtych czasach z ekipą ludzi, z których pracowaliśmy najlepsi w Polsce, bo rozumieliśmy specyfikę i złożoność tamtej Drużyny. I teraz myślę, że nadal to jest ważne, żeby rozumieć, jak polityka działa naprawdę, bo politycy niektórzy występują ramię w ramię, a wie, jak jest kampania, a wiadomo, że się nienawidzą, konkurują o te same zasoby, chcą z tego samego okręgu czy na to samo stanowisko zabiegać. I między nimi konkurencja, pomimo tego, że są z tego samego obozu politycznego, jest dużo większa niż Konkurencja między osobami z różnych obozów y, mhm. politycznych. Czasami zawierają sojusze taktyczne, y, czasami Myślą, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby media opisały pewną sytuację, żeby ktoś się nie zorientował, kto to tak naprawdę wypuścił, jak to wyszło, kto tego tam szczura wypuścił do mediów, bo wiadomo, że on będzie miał poważne konsekwencje i polityczne, i personalne tych rzeczy jest wiele. A z drugiej strony masz przedsiębiorcę, który, nie wiem, no, chce produkować tą przysłowiową oranżadę. I nie wie, jak to się stało, że jego produkt nagle ma być dodatkową akcyzą e, obciążony, a dziwnym trawem z podatku od cukru, zawierająca dużo cukru, piwa bezalkoholowe wypadają. E, wypadają najpierw o, najpierw ogłaszasz, że będą suplementy diety, e, e, objęte tym opłatą nagle znikają. E, piwa bezalkoholowe... Czyli twoim zdaniem mówi, nie znikają e, przypadkowo? Błagam. Ktoś nie rezygnuje z setek milionów wpływów dla budżetu państwa, dlatego, że dlatego, że a jednak się przespał i uznał, że skupi się na innych produktach, tak? Mhm. No to można powiedzieć, każda zmiana, znaczy są takie sytuacje, w których autentycznie dana branża się zgapiła, popełnił jakiś błąd. Są branże wyjątkowo źle zorganizowane i rozproszone, mające problem z artykułowaniem swoich interesów. Przykład, to są branże na przykład transportu, tak zwani, powiedzmy, umownie tirowcy, tak? Polska jest gigantem, to ma gigantyczny udział w Europie, w całej Unii Europejskiej. W... No, ale rozmawiałem z kilkoma transportowcami, mówią, że okres prosperity to już minął. Minął i są przerażeni, są w bardzo trudnej sytuacji, ale to nie jest taka branża, w której siądzie trzech czy pięciu dużych, Dogadają się, mają dojrzałość, rozumienie tego, w jaki sposób ten świat działa i że oni mają autentycznie dużą siłę, bo jeżeli w tej branży bezpośrednio, pośrednio pracuje półtora miliona ludzi, to gdyby oni byli dobrze zorganizowani, to mają gigantyczną siłę, jak legendarny Polski Związek Działkowców, który z organizacją, które po paru próbach robienia czegoś wokół regulacji dotyczących ogrodów e, działkowych, to się kończyło tak dużymi kontrami, przez to, że nie mają gazetkę dotyczącą, swoich działkowców i, i nie zna są politycy Kaczyński nie boi się Tuska, Tusk się nie boi Kaczyńskiego, ale obaj się boją Polskiego Związku Działkowców. Tak mogę żartowliwie powiedzieć. Ja jestem członkiem ale, Polskiego Związku proszę? Działkowców. Jest pan tak? No ja w sensie mam, mam swoją działkę. No i to jest, no, ale i nagle się dowiaduje, że Tak zwany ktoś, RODOS, a ty masz więcej działek, tam mieszkasz. Ktoś, ktoś zmienił, I ktoś zmienił ustawę o, o prawo budowlane i nagle idzie Informacja, że być może przez to będą likwidowane rodzinne ogrody działkowej. Nagle wybucha ta Aventura, awantura, tak. która rezonuje na miliony wyborców. Polskich bo to rodzin. dla wielu Polaków to jest jedna rzecz, którą mają wracając, o własność, do, wracając do ciebie. Nie własność, powiedziałeś, to... że wchodząc do polityki szykowałeś się za pierwszym razem, bo teraz w sumie to drugim razem wchodzisz gdzieś tam wracasz do polityki. Jesteś już w niej w sumie? Powiedziałeś, że musiałeś przygotować się na niższe zarobki. No ale ja później dodałem odkułeś się. Ta działalność, o której rozmówiliśmy przez ostatnie no, kwadrans, może nawet nieco dłużej, przynosi konkretne pieniądze. Media donoszą, że 150 tysięcy miesięcznie zarabiałeś z tego czasu. Więcej, mniej przeszacowali Dużo czy więcej. nie doszacowali? Dużo, Dużo więcej. więcej. Dużo więcej miesięcznie niż 150 tysięcy. Dużo więcej. Dużo więcej. No mój yy, majątek to jest jeżeli chodzi o nieruchomości, aktywa to jest kilkanaście milionów złotych, ale ja też mogę powiedzieć, zresztą to było przedmiotem publikacji, ja złożyłem fundację rodzinną, więc akcje i część aktywów takich innych niż powiedzmy mieszkania. No ja mam mieszkania, jak masz piątkę dzieci i widzisz, co się dzieje z mieszkaniami w Warszawie i myślisz poważnie o swojej emeryturze, no to kupujesz to trzeba się mieszkanie, pospieszyć. trzeba się pośpieszyć. Jak ja kupowałem pierwsze mieszkanie na warszawskich kabatach Płaciłem 4000 za metr kwadratowy, i mój tata powiedział: Boże, chłopie, kiedy ty to spłacisz? Utoniesz na tym kredycie. Wziąłem 100, 150 tysięcy złotych kredytu. Wziąłem kredyt we franku szwajcarskim, brałem po 2,94, spłaciłem po 2 zł, więc jestem w gronie tych osób, które spłaciły kredyt Bo frankowy to szybko, i w 4 tak? lata I w 4 lata na tym zarobiłem, i kupiłem dom na Wawrze Warszawskim. I kupiłem go za złotówki. I koledzy, którzy ze mnie się śmieli, że jestem głupkiem, że nie umiem liczyć, bo oni, nawet jak Frank pójdzie X do góry, to oni będą i tak na odsetkach do przodu, bo cały czas dużo tańsze. No są to odsetki, no mówię, no tak, no ale później nie mogli sprzedać mieszkania, zmienić je na inne, bo nagle by mieli dużo więcej do spłaty po iluś latach spłacania niż wzięli tego kredytu. Także no ja podejmowałem dobre, racjonalne decyzję ekonomiczną. No, sam Umiem wymieniałeś liczyć. tą swoją ścieżkę i rzeczywiście jest imponująca i to przynosi dochód. Nie mówię tego po to, żeby cię zaatakować, bo nie mam też ku temu podstaw. Nie, uważam, e... że, że już powinniśmy e, przestać uważać, że e, dumą, powodą do dumy jest, że ktoś w wieku lat 40-50 idzie do polityki i nic nie ma, do niczego ja nie Ja też doszedł. stoję na do stanowisku, że tych, którzy uczciwie zarobili, należy pokazywać jako wzór, a nie piętnować, ale mimo wszystko e, mi się wydaje, że część naszych widzów interesuje na przykład to, ile kosztuje twój zegarek, który Masz na sobie nie wiem. Ale myślę, że około 30 tysięcy złotych. Kolekcjonujesz, czy masz po prostu ich tak nie, dużo? Bo wpisałeś cztery, do uh -huh. cztery do oświadczenia majątkowego. Cztery do oświadczenia majątkowego pisałeś. ten akurat dostałem w prezencie urodzinowym y, od kilku kolegów na, na chyba na 40 urodziny. Zegarki, ale też obrazy. Tak. I to jest tam też lokujesz majątek? E Patryk Poliwoda, młody polski, młody polski malarz, uważam, że te rzeczy, które on robi, będą bardzo istotnie rosły i zdobywały na wartości, zwłaszcza że to jest no takim można powiedzieć nowo, bardzo nowoczesne techniczne malarstwo, które jest popularne na całym świecie i myślę, że no to, to, to inwestycyjnie to jest bardzo, bardzo dobre inwestycje. Człowiek, którego, człowiek, którego znam też osobiście i bardzo lubię. Sabina Maria Grzyb, też młoda polska malarka. No i można powiedzieć, człowiek, który jest ikoną polskiego plakatu i który już teraz jest drogi czyli Rafał Olbiński, jednocześnie oburzył wiecznie 100 lat plus VAT, panie Rafale, ale on ma ponad 80 lat i no, można powiedzieć, jego obrazy to też są obrazy, które są cenne, bo mają perspektywy cały czas dużego wzrostu. Są na pewno lepszą lokatą długofalowo pieniędzy nawet niż wdrożające mieszkanie. Jeżeli chodzi o Zegarki, to no, można powiedzieć, ja nigdy nie myślałem, że sobie kupię e, taki drogi zegarek, ale, ale można powiedzieć. No jak przyszły takie pieniądze, mówisz, że znacznie dostałem, więcej niż 150 dostałem, miesięcznie, to dwa dostałem wiadomo. w prezentach, dwa sobie e, kupiłem e, bardzo lubię włoską markę Panerai i tak, ale to też są takie rzeczy, właśnie zegarek to też jest rzecz, która w miarę upływu czasu drożeje, a nie jest Samochód to jest narzędzie, to jest coś, jak kupisz drogi czy bardzo drogi samochód, to no chyba, że wybuchnie chyba, hiperinflacja. Chyba, że jakiś zabytkowy, szczególny model i tak dalej, to no może, tak, może. No ale, to, ale to jest uciążliwe jednak, kolekcjonowanie starych samochodów. Zawodowo spełniony, można powiedzieć, z no, człowiek z sukcesami, z, z bezpieczeństwo, rodzinę, zapewnione na, na, na jakiś czas. Pytanie, czy politycznie jesteś spełniony? No bo ten, to, ta decyzja o starcie na urząd prezydenta, no wiadomo, że no, nie wygrasz tych wyborów. A Czujesz to, powiem, wiesz to, tak? Tylko pytanie, powiem, co, do czego ci te, te wybory teraz spo, y, służą? Na pewno chcesz coś osiągnąć tymi wyborami. Powiem tak, my jako Konfederacja walczymy o to, żeby... Powiem to wprost i wyraźnie zastąpić y, miejsce na scenie politycznej Prawa i Sprawiedliwości w jej dotychczasowym kształcie. Jest potrzebna transformacja na polskiej prawicy, tak jak była potrzebna transformacja po wielkim blamarzu i katastrofie, jakim były rządy AWS-u. I zmieniły się dwa razy po 89 podziały polityczne w Polsce. Ten, w który wchodziliśmy. Ten, który wchodziliśmy w 1989 roku, to był podział post-Solidarność i post-Komuna. Z jednej strony SLD z różnymi tam odłamami, nawet taka nowoczesna lewica się nie mieściła w tym podziale, bo to byli ci ludzie, którzy mieli zabezpieczyć interesy tym, którzy oddawali władzę, którzy byli elitą, utrzymać ich miejsce w polskiej elicie kulturalnej, gospodarczej. Prawnej, sądowej w każdym wymiarze. Oni bronili, można być, osłaniali tyły elitom upadającego reżimu, mówiąc: Słuchajcie, my wam zabezpieczymy, że będzie gładko, że nie oddamy do końca wpływów, czy w ogóle nie oddamy wpływów, a jeszcze przytulimy pieniądze. I to był, Czyli... można powiedzieć, ten. Z drugiej strony była ta właśnie partia post bardzo różnorodne, które chciały, żeby jednak Polska zmieniła się i była demokratyczna, samorządna, cokolwiek by to nie oznaczało, i żeby można powiedzieć, no, żeby wyjść z tej komuny. To był hmm. pierwszy podział. On trwał moim zdaniem do roku 2005, kiedy po nieudanych negocjacjach nad utworzeniem wspólnego rządu rozpoczą rozpoczął się podział na e, PiS i Antypis. Czy na PO i Pis, tak w największym skrócie to taka polaryzacja, i w tej polaryzacji można powiedzieć, obóz dawny postkomunistyczny został zasymilowany, wchłonięty albo Ale już przejęł. Czy te wybory pokazały, że udało się w takby wyrwę w tym podziale, jakąś zrobić, skorzystała najbardziej trzecia e, droga. Tych wyrw było kilka, tych mhm. wyrw było kilka, bo ja pamiętam, jak mi mówili koledzy, jak ja e, w 2000 dwunastym roku Wyszedłem z, w 13, przepraszam, 3 czerwca 2013 roku. Wyszedłem z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To mi mówili moi różni koledzy, koleżanki, że jestem wariatem, że nie ma miejsca na polskiej scenie politycznej, bo jest zabetonowana i nic tu się nie zmieni. A od czasu, gdy Ludwik Dorn wprowadził subwencje dla partii politycznych, to oni się kłócą, kłócą, ale te wspólne pieniądze i kasa trzyma ich razem, plus, or, plus ordynacja kompletnie nieproporcjonalna, ale która daje wiele Bonus ekipie, która jest większa niż inne, po obu stronach tej sceny. wtedy, kiedy internet nie dochodził do każdej polskiej wioski. I jeszcze można powiedzieć, <noise> jak masz właśnie własne media. No okej, okay. i to były czasy dużej wolności, większej nawet pod pewnymi względami niż teraz, ponieważ algorytmy Facebooka i tych mediów społecznościowych nie były ustawione na dyskryminację takich formacji jak nasze, albo nie były ustawione na zasadzie nie płacisz, to nie masz zasięgów. No ale skutecznie przebijacie jej ten mur. Przebijamy, walczymy o to, ale to jest trudne i to jest, można powiedzieć, jak piractwo, w sensie, że codziennie zmieniają się jakieś tam reguły. No ale jesteśmy i byliśmy w mediach społecznościowych przez kawał czasu, w ogóle nie było nas w żadnych mediach. A teraz, y będąc w polityce, czujesz, że wreszcie masz sprawstwo, wreszcie możesz wpływać na pewne decyzje, kreujesz tę rzeczywistość, a nie tak jak w PiSie, trochę byłeś podporządkowany, byłeś szeregowym posłem? Y miałbym poczucie sprawstwa, gdyby cokolwiek się działo. Żeby no ale ja mówię mieć o twojej społeczności. No, w zeszłym tygodniu zmusiliśmy Donalda Tuska w bardzo wstydliwy sposób, żeby nie odrzucał naszego projektu realizacji jego obietnicy. Projekt kwoty wolnej 60 tysięcy od podatku dochodowego, który złożyliśmy jako pierwsi. Złożyliśmy projekt po 100 dniach mrożenia. Wyjął wielkodusznie marszałek Hołownia, robiąc psikusa premierowi Tuskowi zamrażarki. I na, to był tak zwany czwarty konkret. Ze stu konkretów, który obiecał czwarty, to było, że każdy polski emeryt, który ma 5 tysięcy złotych, od pierwszych 5 tysięcy złotych nie zapłaci ani złotówki podatku. Nie, no, Piękna pamiętamy, sprawa. Jak to było Piękna ogłaszane, strawa. ile z tego zostało? I to to jest ten, jakaś, też wiemy. Strasznie nas krytykowali, ale żaden z klubów nie złożył wniosku o odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu, poszedł do komisji odrzucono za to nasz projekt by komisja finansów musiała w trakcie 30, w trakcie miesiąca sprawozdanie z prac nad projektem przedstawić, żeby nie wyjść z dużej marszałkowskiej zamrażarki do małej zamrażareczki w komisji finansów bo tam będzie to jedyny mrożony projekt I Dlatego też może nie odrzucono naszego projektu, bo gdyby odrzucono, to byśmy ponownie go złożyli i za chwilę byłoby znów pytanie, ile to mrozi i temat by wracał, więc uznali lepiej to wrócić do komisji, bo tam nie ma żadnego terminu, w którym trzeba się tym e, dalej zajmować. To zapytam zająć. inaczej: kto dziś tworzy rdzeń Konfederacji, kto tam rozdaje karty? My jesteśmy w swej istocie bardzo różnorodni. Jesteśmy, można powiedzieć, mamy trzy bazowe ekipy. Jest, są posłowie Nowej Nadziei, najliczniejsi, są posłowie Ruchu Narodowego i są posłowie korony polskiej partii Grzegorza Brauna. I muszę powiedzieć, że klub jest bardzo zgodny. My praktycznie. W żadnej kwestii nie mieliśmy dyscypliny głosowania, bo jeżeli jesteś projektem, formacją ideową, to pewne rzeczy są oczywiste, nie musisz ich dyskutować. I czy chodzi o kwestie gospodarcze, czy chodzi o kwestie światopoglądowe, głosujemy razem, kiedy no nie ma czegoś takiego, że jest jakaś dyscyplina, dyscyplinowanie, wymuszanie czego. Na posłach, no, u nas jest jasne, że jesteśmy za tym, żeby jak najmniejsza liczba spraw była decydowana na poziomie europejskim, żeby decyzje zapadały w Warszawie. Jesteśmy przeciwni wszystkim przepisom, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Czy to są rolnicy i Zielony Ład, czy to są przepisy prawa energetycznego, które niszczą fundamenty finansowe i ekonomiczne polskiej energetyki, oparte węgiel, kamień. Brunatny. Jesteśmy jasno i klarownie za elektrowniami atomowymi, ale w rozsądnym modelu. Nie, że nagle ktoś na nas próbuje wymusić, bo, bo nam zaraz wyłączą elektrownie węglowe, że, że za każde pieniądze weźmiemy atom. Nie, tak nie może być. Jesteśmy przeciwni przepisom, które mają doprowadzić do tego, że produkcja przemysłowa, która przenosiła się z Niemiec, Francji lub innych krajów do Polski zaraz się wyniesie do Azji, do Afryki, byle gdziekolwiek Byle nie w Unii, bo tu się nic nie opłaci. No tak, na razie, w tych na razie jesteście, mamy w takim, jasne jesteście w takim miejscu, że możecie mówić, jakie jest wasze stanowisko głośno, e, ale pytanie, czy będzie wam dane kiedykolwiek te rzeczy wdrażać e, w życie na poziomie tutaj e, rządu. Chcecie przejąć miejsce pis zagospodarować jakąś ale tam chcemy przestrzeń zagospodarować... Chcemy Pytanie, czy to się uda z e, takimi ludźmi na pokładzie jak Grzegorz Brown. No bo jednak postać, która rzeczywiście ma swoje twardy elektorat, taki mocny, zdecydowany, ludzie rzeczywiście są tam aktywni, popierają Grzegorza Brauna w internecie, ma swoje grono odbiorców, ale dość ograniczone, jeżeli chcecie wejść do takiej, no, zresztą już trochę się do mainstreamowej polityki, ale no rzeczywiście zająć miejsce PiSu, no to będzie to jednak obciążenie, no, tak przynajmniej ja uważam. Tak jak Myślę, niektórzy, że ty, ty podobnie. Tak jak niektórzy uważają, że obciążeniem PiSu jest Antoni Macierewicz i pytanie, czy w dużej formacji taką, jaką jest PiS, jest miejsce dla Antoniego Macierewicza i jakie jest miejsce Antoniego Macierewicza. I tak można by sobie przekładać te osoby. Moim zdaniem w każdej, w, w dużej partii o charakterze tego amerykańska partia republikańska jest tam miejsce i dla radykalnych libertarian, i jest miejsce dla ludzi kojarzonych kiedyś właśnie z tak zwanym Tea party czyli takie nawiązanie właśnie bardzo twarde do tych wartości, dzięki którym zbudowano potęgę Stanów Zjednoczonych. Jest też miejsce dla polityków dużo bardziej wyważonych, wręcz no, takich, którzy. Czasami się zastanawiamy, czemu oni są w partii republikańskiej, a nie. No tak, no ale z jakich powodów uznajecie, że dla Janusza Korwin-Mikkego nie ma miejsca, a teraz argumentujesz, że dla Grzegorza Brauna jest to miejsce. Czy powiem tak? Z Januszem Korwinem-Mikke podstawowy problem to była jego niekoleżeńskość, bo dla mnie to jest niekoleżeńskość, kiedy jest proszony, żeby nie robił pewnych rzeczy i, i robi. Gdyby on ze swoim Foksterierem chodził po lesie całą kampanię wyborczą, albo pojechał do Włoch, opalał się jadł pizzę, pił wino uh, i pisał pamiętniki, a ja naprawdę ma co opisywać, a nie chodził na spotkania Fundacji Patriarchat, nie komentował o obniżenie wieku przyzwolenia na obcowanie seksualne dla dziewczynek, to byłby dzisiaj posłem i, i byłby jednym z twarzy kampanii dobro parlamentu. Ale po iluś żółtych kartkach to była kartka czerwona i, i, i to podjęto w gronie. Osób współtworzących Konfederację, powiem jasno klarownie, ja nie jestem członkiem partii Konfederacja. To jest partia kadrowa, w której są liderzy, jest tam Rada e, Liderów. No i tam dosyć zgodne było stanowisko, że przyszliśmy kilka czerwonych linii za daleko, i to podjął takie decyzje sąd na wniosek mhm. ówczesnego szefa sztabu. A Grzegorz Braun ma jakąś żółtą kartkę, czy na razie czyste konto? czy znaczy powiem tak, no jasne, że to... Yy, no bo były incydenty, prawda? Mamy, ale ale nie, powiem tak, yy, dla, nas problemem, yy, dla, nas, dla nas problemem jest yy, to, że w polskim Sejmie, w którym wszyscy mówią, czy większość obecnie mówi o świeckości, nagle mała, wąska grupa religijna świętuje święto Chanuki. I można powiedzieć, o tym się Polacy w bardzo spektakularny sposób dowiedzieli. Problem nie było to, że nam się nie podoba, czy w konfederacji podoba się świętowanie Hanuki, bo nikomu się to nie podoba, nie rozumiemy tego. Pewnie, jakbym złożył wniosek o wystawienie szopki bożonarodzeniowej z Panem Jezusem, świętą rodziną i pastuszkami w tym samym miejscu, w którym stoi Hanuka, to dostałbym odmowę pouczony o zagrożeniach Peposz i o zagrożeniach dotyczących i tego, że to jest miejsce świeckie Sejm, a mamy imprezę o charakterze czysto religijnym, celebrowaną w polskim Sejmie, no bez tak, żadnej zasad wzajemności. Znam i w jakimś tam z drugiej, stopniu rozumiem ale pytanie, z drugiej czy, strony czy tak, ja ożywanie, tak, tak powinno się ale, reagować. Ale, ale, ale z drugiej strony właśnie no, mieliśmy problem z tym, że z, z tą nieśmiertelną, legendarną e, gaśnicą i, i, i z temperamentem człowieka, którego ja w wielu kwestiach potwornie cenię, bo e, jest niesamowitym erodytą Grzegorz Brown. Mówi piękną polszczyzną. Zresztą e, niesamowicie, e, nasz kolega Roman Fritz w zeszłym tygodniu bronił, e, można powiedzieć, zdrowego rozsądku. Ja to mówię też jako chłopak urodzony w piekarach śląskich, który Mógłby po śląsku wystąpić, ale nie zrobiłbym tego jak kolega Roman, który mieszka w rybniku i no, na, obcuje w, w otoczeniu, w którym codziennie językiem śląskim się posługuje. Ja do 17 roku życia też mieszkałem w regionie, w którym no, mój tata godo, gotka go do ponoszył, ale jak ja bym wystąpił, to bym wypadł jak pani poseł Rosa która no, mówiła, próbowała mówić po śląsku. Ona jest taka młona biślązaczką na poziomie językowym. Nie mówię tożsamościowym oczywiście, no, ale mówi tym językiem śląskim jak Polacy w Chicago w drugim pokoleniu, czyli można powiedzieć już, no to nie jest to. Grzegorz Brown jest facetem, który wnosi dużo do Konfederacji, jednocześnie Sprawia, że mamy bariery i to zwłaszcza wśród wyborców PiSu. Bo ja znam jednego wyborcę PiSu, który nie rozumie wypowiedzi i można powiedzieć działań dotyczących naszej polityki wschodniej. Kiedyś Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna, teraz Grzegorza Brauna. Zaintrygowałeś mnie tymi piekarami śląskimi, bo wiem, że w pewnym momencie swojego życia wylądowałeś w jednej ławce z Michałem Rachoniem, ale to nie było w piekarach śląskich. Nie, no z powodów perturbacji rodzinnych rozpadło się małżeństwo moich rodziców. Ja zostałem statą i mieszkałem statą od 7 klasy podstawówki do trzeciej klasy liceum, a trzecia, czwarta klasa liceum, kończyłem wtedy najlepszy liceum w Polsce, trzecie liceum imienia Marynarki Wojennej w Gdyni, które tam według tych wszystkich rankingów perspektyw i tak dalej było najlepszą szkołą i miała najlepszą szkołę w systemie IB, czyli tam International Baccalaureate, czyli najlepsza na te kilkaset wtedy ponad 800 szkół, to ona miała najwyższą średnią i najlepsze osiągi, najlepsze wyniki i poznałem tam Kupa niezwykłych osób, ponieważ była tam dosyć duża selekcja na wejściu, powiedzmy sobie szczerze, jak to w dobrych liceach w całej Polsce. Ale selekcja klasowa, czy selekcja, selekcja kandydatów. polegająca jednak selekcja na, kandydatów. na wiedzy? Selekcja kandydatów, kiedy były, to były czasy, kiedy nie wystarczyła średnia, bo każdy miał świadectwo z paskiem, ale jak masz kilkanaście osób na jedno miejsce... To pisaliśmy specjalne testy, egzaminy, żeby dostać się do liceum. Mhm. Jak ja teraz słucham młodzież o wyścigu szczurów, jak jest ciężko i tak dalej, to lata 90. Ja w 93 roku rozpoczynałem e, szkołę średnią. W 97 przyjechałem z wszystkim, co mam do Warszawy, e, a nie miałem nic. Właściwie jedna plecak, kurtka. Lampka z IK i tablica korkowa z IK. W tym momencie wszyscy pytają: A po co ta tablica ee, korkowa? Coś jak American Aha. Dream. Ale, Ale tak było. I wracając, dla mnie takim American Dream, do tej szkolnej to był ławki do z Michałem Rechoniem, bo sam o tym wspomniałeś z tego czasu, więc ja nawiązuję. Tam się poznaliście, tak? I znaczy tak. się do dziś? Tak, właśnie Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Yy... Ja byłem, w, byłem mega w szoku, jak zobaczyłem, że Michał jest dziennikarzem gazety polskiej, ponieważ on miał takie ultraliberalne poglądy w każdym wymiarze, jeżeli chodzi o też sprawy społeczne, obyczajowe. No i nie myślałem, że, chociaż muszę powiedzieć, że sympatyzował z. A, to jest facet, który płakał po tym, jak lek Wałęsa przegrał wybory z Kwaśniewskim. I, a, a mi to było wtedy, no nie powiem, że całkiem obojętne, ale tam, no dla Wałęsa oglądałem niestety tą nieszczęsną debatę, która przeszła do historii polskich debat i nie miałem w sobie takich emocji. Ja w Trójmieście, w którym ta jednak opozycja była i etos opozycyjny był bardzo silny, to tam miałem paru kolegów, którzy bardziej... No ale mają taki wybór Wałęsa czy Kwaśniewski. No ale, to... ja, ale ja miałem problem wtedy taki, że ja byłem ja byłem z domu niepolitycznego, mhm. z domu, w którym mój ojciec powiedział, że, mówił, że jedyny związek, w którym w życiu był, to był związek małżeński i z trudem się z niego wypisywał. I naprawdę takie była filozofia podejścia, nieangażowania nie, nie się mhm. publicznego, politycznego. Więc dla mnie, a ja w Interesowała mnie wtedy bardzo historia, ale starożytność i średniowiecze, bo w olimpiadzie przedmiotowej na tym obszarze byłem skupiony. I on mnie fascynował, więc ja tak naprawdę dopiero na początku studiów nadrabiałem tą historię, bo dla mnie, mnie historia od momentu, właściwie, królów lekcyjnych przestawała. Właściwie, no już po Janie III Sobieskim to był dla mnie jeden wielki chaos i rozbiory, tak bym powiedział. A później chaos, próby wychodzenia z rozbiorów i można powiedzieć, tam XIX, XX wiek to, to tak naprawdę. W tym zakresie wiedzę i zainteresowania te odbudowywałam dopiero na studiach, no podczas dyskusji z inną osobą, z którą mnie los... los spotkał, czyli Adrienem Zandbergiem, bo byliśmy w jednej grupie dziekańskiej oh, na proszę. studiach, więc jak ten czasami znajomości. los rzuca, rzuca różne tam postaci. Bardzo, bardzo to ciekawe, ale wróćmy do Konfederacji. Kto powinien być kandydatem na urząd prezydenta, już nie Warszawy, ale Polski, z wasze ramienia twojej formacji, aktualnej formacji? To jest bardzo poważny wybór i paria ja tym mówię jasno i klarownie, chociaż uważam, że obaj są świetni, to ja jestem w gdy są dwa teamy, Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen, to jestem po stronie Sławomira team Menzen, e, Mencena. Ja tak? Jestem Tim Mencen, jestem członkiem nowej nadziei Sławomira Mencena. Uważam, że Sławek ma bardzo duży Potencjał przekonania nie tylko młodych wyborców, ale tych właśnie, którzy wybrali zamiast nas trzecią drogę, a czasami też Platformę Obywatelską, że po tej kadencji, kiedy my jesteśmy w opozycji nie do pisu, ale właśnie do koalicji, trzeciej drogi koalicji obywatelskiej, wszyscy, którzy liczyli, że Donald Tusk mówi poważnie, o, mówiąc o kwocie wolnej 60 tysięcy, którzy mówi, wierzyli mu, gdy mówił, że zniesie podatek e, belkowy, czyli podatek tak naprawdę od oszczędności w czasach... E, no coś tam się w tym zakresie dzieje, chyba coś próbują no przynajmniej tym e, średnim inwestorom małym coś, coś ulżyć. E, powiem tak, e, jeżeli... Ktoś chce, żeby przestały drożyć mieszkania, bo wszystkie wolne pieniądze ludzie majętni pakują w mieszkania. Powinien dać im szansę, żeby bez tego podatku, bo ryzyko i tak nie zdejmiesz, a zdejmij podatek, będą na giełdzie działać. Napraw polską giełdę, napraw warunki, by inwestować pieniądze na giełdzie. A co to znaczy napraw giełdę? Ojejku, na przykład mamy przeregulowany rynek finansowy i Duża część nowych fenomenów, które są narzędziami inwestowania na świecie, umija Polskę, ponieważ mamy niekorzystnego tutaj regulatora. Cała branża krypto, tokeny. Albo z jednej strony masz totalny freestyle i wolną Amerykankę, skam, wyłudzenia i oszustwa, bo Polacy w różnego rodzaju produkty na świecie inwestują. A z drugiej strony nie ma rozsądnych regulacji, nienadmiernych, ale jednak jakichkolwiek, w ramach których na przykład rusza na giełdzie mm -hmm. New Private ma Market, czyli trzecie droga wiemy, do Wiemy, że Mencen ma trochę tych kryptowalut, czy się na tym ja też nie Ja też miałem, bo i pracowałem też dla tej branży z tą. Branżą, znam tą branżę i żałuję, że sprzedałem, ale to właśnie mia mając do wyboru krypto czy tradycyjnie nieruchomości, ja wybrałem nieruchomości. I to nie był dobry wybór, ale ja w tej sprawie można powiedzieć, jakoś tam, moja żona jest dużo bardziej konserwatywna inwestycyjnie, więc po dyskusjach z nią. No jak jesteś zwłaszcza panią a moja żona jest architektem, no, to, to woli ja to woli, woli urządzać, urządzać e, mieszkanie niż tam patrzeć. Jak wystrzeliście kilka tych nieruchomości i są wynajmowane, tak? Czy... Dwa mieszkania wynajmowane jedna działka gotowa pod zabudowę plus nasz dom. No Czyli w przyszłości i... jakiś projekt deweloperski, tak? Mamy parę pomysłów y, takich na deweloperkę, tak. Ale mm -hmm. taką właśnie małą deweloperkę. Taką y, raczej apartamentowcę niż, mm -hmm. y, niż szeregowcę, tak. Okej. Okay. Wracając do Mencena dlaczego twoim zdaniem powinien zostać prezydentem Polski? Ponieważ Polska nie miała po 89 roku silnego prezydenta, który naprawdę korzystał ze swoich uprawnień. Nie było takiej osoby, a prezydent ma gigantyczną władzę, zwłaszcza i taki silny prezydent jest nam potrzebny zwłaszcza na czas wojny. Prezydent można powiedzieć, który nie będzie bał się podejmować trudnych decyzji i wymuszać na rządzie trudnych decyzji. To, co się wydarzyło w trakcie ostatniego pół roku, pokazało mi, że w Polsce nie ma trójpodziału władzy, jest tylko dwupodział władzy. Trójpodział władzy, taki klasyczny, monteskiuszowski, o którym się uczymy na zajęciach z prawa konstytucyjnego, czy z historii ustroju, to jest na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. W Polsce obecny rząd brutalnie przejął i bezprawnie sądy i prokuraturę. Rząd jest emanacją tak naprawdę. Sejmu, ale w taki sposób, że rządzi rząd, a nie sejm. Zawsze w naszym ustroju e, ukształtowanym obecną konstytucją sejm to są ci, którzy nie dostali się do rządu z koalicji rządzącej. Tak bym to zdefiniował. Ale jasne jest, że jak jesteś silny, to idziesz do rządu, przynajmniej na wiceministra. Stąd tych ministrów mamy ponad e, stu w chwili obecnej, bo ci silni posłowie, którzy nadają się do pracy, do czegokolwiek e, zazwyczaj zostają wiceministrami. Inni albo im się nie ufa, albo się ich zostawia, bo ktoś jednak w tym sejmie musi pracować, Byłem tym szefem komisji, więc podziału na między władzą ustawodawczą a wykonawczą praktycznie nie ma. Zresztą zapisy były dokładnie tak samo i poprzedni rząd było tak samo. Ostatni rząd, w którym moim zdaniem była istotna ta dystynkcja między władzą wykonawczą i ustawodawczą, to był rząd PSL, SLD i te rządy upadły. I to był Sejm, w którym najwięcej mogła opozycja, bo premierem wtedy był Marek Belka, który był przedstawicielem partii Demokratycznej Demokracji Pl, czyli opozycji pozaparlamentarnej, tak mamy przedziwny ostroj, nie miał w większości w Sejmie ale nikt nie był w stanie zrobić konstruktywnego wotum nieufności, który wymaga konstytucja, więc e, póki nie może w jego miejsce dogadać się, że wejdzie ktoś inny, to jest on. Nawet jeżeli e, nie ma ani jednego swojej partii parlamentarzysty, ani w Sejmie, ani w Senacie. To była przedziwna sytuacja, dosyć wyjątkowa. E, a w chwili obecnej mamy, ale, ale poza tym, co do zasady, e, rządzi rząd, a mhm. w Sejmie zostają ci, którym nie udało się wygrać wyborów, albo nie udało się wejść do rządu. Władza, tak naprawdę władza sądownicza jest w olbrzymiej mierze brutalnie i faktycznie przejmowana przez rząd. I to, co robi pan minister Bodnar, to jest brutalne łamanie prawa i uważam że on za to poważnie odpowie bo jeżeli go poprzednicy jeździli po bandzie kombinowali cwaniakowali, bo to dla mnie powołanie trzech sędziów w Trybunału Konstytucyjnego ostatniego dnia w którym można to zrobić bo następnego dnia już będzie wiadomo że wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego że nie można to to jest cwaniakowanie. jeszcze mogę to to zrobię więc to jest można powiedzieć jakieś nadużycie i działanie w swojej wierze ale nie ma trybu odwoławczego bo ta konstytucja de facto jest to początek kryzysu konstytucyjnego więc w naszym dwóch... kraju tak można by nazwać tę decyzję platformy obywatelskiej pis swoje dołożył. No platforma e, podbiła PiS wyskoczył w kosmos, a teraz już złamali wszelką skalę. Mm -hmm. Więc jedyny dwópodział w, w Polsce w władzy. To jest podział między prezydentem a rządem. Skoro nawiązałeś do tej kwestii. My potrzebujemy praworządności, cetera, prezydenta. Jesteś w komisji do spraw Pegasusa. Ostatnio Adam Bodnar przyznał, że on nie zna żadnego przypadku e, takiego inwigilowania, użycia tego systemu Pegasus wobec kogokolwiek, który miałby miejsce bez zgody sądu. Ty kiedyś w wywiadzie e... pytany o to właśnie, że to przecież sądy akceptowały, powiedziały, że, powiedziałeś, że no tak, no ale sądy to robię pochopnie. E... Powiem tak, kiedyś. Yy, dobra. Adam Bodnar, a skąd niby mógłby wiedzieć o przypadkach, których podsłuchiwano by bez yy, zgody sądu, kiedy on ma wiedzę taką, jaką ma minister sprawiedliwości prokuratur generalny, więc on mógł przejrzeć tylko wnioski, które do niego trafiały do prokuratury. O, o skierowanie ich do sądu na o zgodę na podsłuch. No dobra, ale skoro, on, on skoro skandal był on, tak wielki, komisja on pracuje, robił no, to, no to być ale, może już miał możliwości, by dowiedzieć się o takich powiem, innych sytuacjach, gdzie nie było akceptacji powiem, sądu i rzeczywiście inwigilacja była nielegalna. Adam, Adam Bodnar nie wykonał pracy, którą polega zweryfikowanie z jednej strony pełnego, pełnego, Zestawienia wszystkich operacji specjalnych, operacji inwigilacyjnych prowadzonych przez poszczególne służby. Z drugiej strony, porównanie tego, w jakich przypadkach złożono wniosek o słuchanie i względem kogo i jak był umotywowany ten wniosek. Później musisz porównać rejestry urządzeń technicznych i operatorów biorących udział w danych operacjach i jak z tych tabelek wszystko ci się zgadza wzajemnie, to jesteś w stanie powiedzieć, że z całą pewnością takiej sytuacji nie było. On mówi, że nie zna. Nie znaczy, nie wykonał tej pracy, więc ja też mogę powiedzieć, że na ten moment nie znam takiej sytuacji, w której kogoś by słuchano bez zgody, chyba, chyba że, chyba że y, przypadek Daniela Obajtka i ujawnione przez media dwa tygodnie jemu podsłuchy. Ja mhm. chciałbym wiedzieć, czy był wniosek o zgodę na podsłuchiwanie Daniela Obajtka, czy to była prywata człowieka, który był szefem bezpieczeństwa w koncernie Orlen, a był człowiekiem wskazanym ręcznie przez Mariusza Kamińskiego i za czasów, gdy niejaki pan Lasek był szefem bezpieczeństwa, był słuchany zgodnie z moją wiedzą przez trzy dni Daniel Obajtek. I chciałbym wiedzieć, czy była zgoda sądu na takie podsłuchanie. Jeżeli nie było, to dlaczego nie było? Chciałbym wiedzieć, dlaczego po zakończeniu tej operacji ja słucham nagrań z tej operacji, ponieważ jeżeli ona się zakończyła. A jeżeli była w osiemnastym roku i nie skierowano żadnego wniosku yy, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie postawiono zarzutów obajtkowi, nie ma aktu oskarżenia w sądzie, to zakończyła się operacja i wszystkie materiały powinny zostać zniszczone. Mhm. Czy to ktoś podsłuchiwał na prywatnego, w najbardziej zabezpieczonym biurze w Europie Środkowej, w spółce, która ma najwięcej byłych oficerów służb yy, zatrudnionych z wszystkich spółek? Która jest bezpieczniejsza albo równie bezpieczna jak kancelaria premiera, siedziba ABW i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego? Ten jeden przypadek, który znamy z mediów. I ile się znamy Lez innych przypadków, inny. gdy po mediach śmigały jakieś materiały? No ale jako członek z komisji masz dostęp do tych materiałów, do których ja nie mam, tak? E, mam do bardzo niewielu materiałów dostęp z uwagi na to, że na chwilę obecną bardzo niewiele materiałów wpłynęło, spłynęło, więc dlatego. Pewnie widzowie będą oglądać ten film, jak już będziemy po kolejnych przesłuchaniach, bo w środę, czyli 3 kwietnia, 3 kwietnia, nie, no w najbliższą środę mamy słuchać Michała Wosia i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Jeżeli chodzi o Michała Wosia, to materiały mamy. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Kwiatkowskiego, to jak ostatnio byłem w czytelni, to nic nie było. Mhm. Więc znowu, jest trochę tak, jakby niech, nasz, niech człowiek z naszej ekipy, który był krzywdzony, po, opowie swoją historię, a z drugiej strony zaatakujemy ministra Wosia, tematem, który moim zdaniem jest. Może mam zbyt małą wrażliwość i słuch polityczno-społeczny, ale wydaje mi się, to jest naprawdę. Dla większości Polaków źródło bezpośredniego finansowania operacji specjalnej czy narzędzi do operacji specjalnej jest wtórne. Mhm. To nie wzbursuje nikogo. Komisja śledcza jest członkiem jednej komisji śledczej, tak? Tak. Jest ich kilka, bo Trzyn. jest i właśnie wybory kopertowe, afera wizowa, Pegasus. Czy one, Twoim zdaniem, rzeczywiście coś wnoszą, wnoszą poprawią jakość życia społeczno-politycznego, generalnie publicznego, czy, czy to jest takie, takie po prostu igrzyska polityczne, Więcej na walanka. Po tym, co się działo i dzieje na komisji do spraw wyborów kopertowych. Z udziałem prezesa Kaczyńskiego, tak? Proszę? Z udziałem prezesa Kaczyńskiego? E, wybory kopertowe to co do zasady przesłuchiwania Sasina, Artura Sobonia, iluś innych. Osób, prezesów Poczty Polskiej. Po tej historii, gdy ktokolwiek będzie chciał w przyszłości podobne działania podejmować, mm -hmm. to mu powiedzą wszyscy: O, nie, ja się nie podłożę. To jest jasne i klarowne, bo w pewnym momencie panowie zaczęli wzajemnie sobie za, z jednej ekipy, niby z jednej ekipy, zaczęli sobie publicznie zarzucać mówienie nieprawdy i rozpróły się, można powiedzieć, wzajemne wersje. W Ta sensie komisja? premier Sasin zarzucił premierowi Morawieckiemu, jak dobrze pamiętam. Albo do tego, mówił, to... że delegował do czegoś mm. ministra Sobonia. Minister Sobonia mówił, że się wcale tym nie zajmował. Prezes Poczty... Zresztą Powiedzmy sobie szczerze, ja sam byłem świadkiem, jak próbowali ludzie od Sosina włóczyć kwity na Morawieckiego i akurat ten temat podjęło bohatersko OKO.press, który nagle miało wszystkie kwity i całą korespondencję między Sosinem a Morawieckim. Dotyczące... Czy w ramach instrumentu, który stworzyła nowa większość rządu Donalda Tuska, Prawo i Sprawiedliwość, frakcje tak? w ramach Prawa i Sprawiedliwości się wzajemnie tam... Boksują. No to jest jasne, bo nikt nie chce być tym, który koniec końców pójdzie do podła, bo zmarnował pieniądze, podejmował niegospodarne decyzje, albo decydował się, czy zmuszał, zachęcał spółkę państwową do wydawania środków, pomimo tego już nie było podstawy prawnej. Mhm. Wydanie tam czy 70, czy 90, czy stu kilkudziesięciu milionów na operacje, które się nie wydarzyła. Bo, bo mówienie, bo była obstrukcja opozycji. No, opozycja może być przeciwna e, danemu modelowi, może nie ufać. Ja się nie dziwię, że opozycja nie ufała e, ówczesnemu rządowi, że uczciwie przeprowadzi Poczta Polska, A nawet nie chodzi o uczciwie ale sprawnie, sprawnie. Ja pamiętam jak gadałem z jednym z największych polskich przedsiębiorców, który mi powiedział, Przemek, ja znam wszystkie wszystkie duże drukarnie cyfrowe w Polsce. I wysłałem zapytanie: kto ma możliwość wydrukowania takiej ilości materiałów i ich rozdystrybuowania do wszystkich sposobów poprawnych? To jest operacja logistyczna. Jedna, a oni z nią nie rozmawiają, a co do reszty, cała reszta rynku wie, że już teraz to jest niemożliwe logistycznie dla super, mającej wszystkie uprawnienia prywatnej firmy. A wiem, że to jest człowiek, który wie o czym on mówi, i ja po takiej rozmowie zamknąłbym temat. Rozmawiałem zresztą wtedy z niektórymi z kolegami, bo mówiłem: panowie, no, to się źle skończy, yy, i nie rozumiem dla waszej determinacji. No, to będę skończyło się ratowaniem platformy. Bo gdyby nie upadek wyborów kopertowych, tak. to pani Kidowa Błońska, mająca chyba 2-3% wystartowałaby, nie weszłaby do drugiej tury, byłby tak. Ale niewiele Kosiniak brakowało, że te Kołownia. wybory mogły się w ogóle całkowicie inaczej skończyć i kto inny byłby prezydentem. No, no i jeżeli ktoś mówi, że wolę. I Warszawy też. Dokładnie, w efekcie. A czy Warszawy to. Warszawy, no myślę, że Trzaskowski właśnie nie byłby w drugiej turze, tylko Chłownia. A PiS dużo bardziej. No by nie mógłby Trzaskowski startować, byłaby. Ich. Jeżeli Chłownia byłby w drugiej turze, z badań pisowskich wynikało, że on ma większe szanse przyciągania elektoratu y, niż y, Trzaskowski. Czyli Chłownia wtedy by wygrał? Uważam, że miał większe szanse, Duda. a i tak to poszło o Włosek i dlatego no tak. jemu zabrano możliwość zostania prezydentem. My też, na przykład, Krzysztof Bosak miał dużo wiele, lepszy wynik sondażowy, i on wynikał z tego, że bardzo wielu młodych wyborców platformy nie, nie widziało swojego polityka w Hannie Grąkiewicz-Walc i pokoleniowo, i mentalnie, i wizerunkowo. że nie, nie Hannie Grąkiewicz-Walc, tylko pani marszałek Kidowie Błońskiej, tak? Bo, bo to ona była podmieniana w ramach akcji ratunkowej i to wyglądałoby całkiem inaczej. Mhm. Więc można powiedzieć, dwie główne siły, PO i PIS, żeby wygrać Polskę, to wzajemnie sobie zrobiły dobrze. A teraz pani marszałek kidawa Błońska, pani marszałek Senatu i ile poprawek było do ustaw? Zero. Zero, bo tak świetne prawo wychodzi z Sejmu. Doskonałe. Po 15 października, że bez poprawek przechodzi, tylko chwalić po prostu. <grym> Więc Senat chwali, albo się stali taką maszynką do mielenia mięsa, w której właściwie już nie ma czego domielać, bo jest tak już zmielone w Sejmie, jest tak doskonałe, że nie ma co zmienić. Ale tego chyba nie było, nie? Zero poprawek w Zero po, poprawek w pół roku po wyborach, to się nie wydarzyło po 89 roku. Ale to też y, uchwały nie trafiają do Senatu Sejmowe, więc tam nie ma czego poprawiać. Jeżeli Sejm głównie zajmuje się uchwałami albo projektami takimi punktowymi obywatelskimi, ja jestem w kilku komisjach Komisji Sprawiedliwości, Komisji Zdrowia, w Komisji Finansów Publicznych, no i niespecjalnie mamy tam pracę. Spotykamy się, żeby korygować plany finansowe na ten rok, danych tam jednostek. Mało pracy, mało pracy w Sejmie, to też mówił o tym Sławomir Męcen, rzeczywiście, że posiedzenie miało trwać trzy dni, trwało dwa dni, że komisje tam parę godzin, że czasami się w ogóle nie, nie spotykacie. No dobrze, wracając do wyborów samorządowych, bo... No, Duż, wieloma rzeczami się zajmowałeś, chciałem te wszystkie wątki omówić. Wróćmy do e, wra, Warszawy. Pierwszym naszym gościem na przekanale był Janek Śpiewak, który gdyby by słuchał tej rozmowy, mam nadzieję, że ją słucha, e, to by pewnie oczy szeroko otworzył. E, kandydat Konfederacji, wiele mieszkań, duży majątek, tutaj majątek w zegarkach, w obrazach, planuje być może projekty deweloperskie w przyszłości. No, e, można powiedzieć, że jesteś takim kandydatem, którego e, Janek śpiewak by z przyjemnością. Chętnie uderzył politycznie. Co sądzisz o działalności tego rodzaju osób, jak Janek Śpiewak, którzy mówią, że w Warszawie powinien być zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, że mamy chaos przestrzenny, że deweloperzy się tutaj panoszą, że generalnie no, Warszawa nie sprzyja mieszkańcom? Co sądzisz generalnie o, o postulatach aktywistów takich jak Jan Śpiewak? Tutaj bardzo wiele wątków zostało poruszonych. Zacznę od tego z wielką radością i satysfakcją. Że udało nam się w zeszłym tygodniu zmusić, zmusić, bo powiem to wprost, zmusić pana ministra Kukuckiego z Lewicy, by opóźnić wejście w życie przepisów, które z dumą wywalczył Jan Śpiewak z panem ministrem Budą. Mówimy o rozporządzeniu z listopada 2023 roku, które zostało wydane już o Po przegranych przez PIS wyborach rozporządzeniu, które zmienia normy techniczne budowy mieszkań w całej Polsce. Ktoś powie świetnie, fajnie, wreszcie, koniec pato deweloperki, bo na przykład y, jednym z przepisów, które są tam zmienione, że y, dany blok, dany dom wielorodzinny. Nie może być bliżej granicy działki niż 4 metry, wcześniej były 3 metry. Super, fajnie i tak dalej. Ale robienie takich projektów to są lata. Projektowanie, inżynierowie, budowlańcy, architekci, instalatorzy to są dziesiątki mikroprojektów składanych w jeden projekt, i nagle Wujek dobra rada Janek z y, populistą panem ministrem Budą y, wprowadzałem taki przepis i, mówi, i za cztery miesiące wchodzi w życie, czyli 1 czy kwietnia. Pytanie, czy ktoś, kto nas teraz słucha, nie pomyśli, no tak, Wipple był lobbystą, to i lobbuje teraz w polityce, e, już oficjalnie. Powiem, powiem tak. M, m, ja jestem za tym, żeby się dużo budowało. Jestem w wielu miejscach za liberalizacją przepisów prawa budowlanego, bo one są chore i nikt nie wie skąd się wzięły. Na przykład jest przepis, że z lat 90. ktoś kiedyś pisał, że nie można budować bliżej niż 50 metrów od granicy cmentarza. I nikt nie wie dlaczego, jak sobie zobaczymy jest stare miasta, starówki, gdzie były przy, na przykład cmentarze przykościelne, tak dalej, tam są kamienice zaraz obok. W czasach, gdy problemy z wodą, sanitarnymi materiały używane były całkiem inne, nie było tak idiotycznych wymogów i reguł, a, ale ktoś to kiedyś wpisał i sobie od tych lat 90. -tych jest. Mhm. I mamy Cmentarze w centrach miast, które kiedyś były na obrzeżach miast, wokół których są całe pasy, a proszę mi wierzyć, że nie jeden Polak czy Warszawiek wolałby mieć widok na cmentarz niż na trasę Łazienkowską, czy na inną trasę, czy nawet parter przy Czerniakowskiej, i tak takich przepisów jest multum. Przepisy, które mówią, że nie wolno budować mniej niż 100 metrów od zbiornika wodnego, a zbiornik wodny to nie jest tak, jak żartobliwie mówiono w wojsku, że co to jest kałuża, jest to zbiornik wodny pozbawiony znaczenia strategicznego, ale zbiornik wodny to jest Całoroczny, bądź okresowy, sztuczny, bądź naturalny. Wykopanie stawu na działce obok sprawia, że można zablokować dużą inwestycję na działce obok. Nawet nielegalne wykopanie stawu, ale komuś stoi inwestycja na kilkaset milionów złotych, bo ktoś e, obok z organizacji ekoterrorystycznej walczący z deweloperką i tak dalej wykopał e, taki staw. To są chore przepisy, ich jest naprawdę wiele. Jeżeli ktoś w dobrej wierze o metr przesuwa, e, będzie fajniej. Ale daje bardzo mało czasu na załatwienie tej sprawy i nie na jednej rzeczy. Ja mam yy, dom, w którym chcę y, pozwolenie na przebudowę, na przykład Strychu i się okazuje, że jak chcę przebudować a mam, bo wcześniej można było dom 3 metry od granicy a teraz już są 4, to nie można mi dać zgody na przebudowę, to są logiczne konsekwencje przepisów, które chcąc dobrze można powiedzieć, problem lewaków i lewicy jest taki, że chcieli dobrze, wyszło jak zwykle i to, że ktoś populistycznie sobie postanowił na tym pojechać, w tym przypadku pan minister Buda, to było mega nieodpowiedzialne minister Kukucki z lewicy dociskane, ja dociskałem panią Bijat, pana Bocheńskiego i docisnąłem pana ministra Kukuckiego, bo oni mówią teraz: podaż, 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 żeby spadły ceny, musi być podaż mieszkań. Jak ma być podaż mieszkań, jeżeli wy wprowadziliście takie przepisy? Uh -huh. Jak ma być podaż mieszkań, kiedy mówicie, że stawiam plombę w kamienica? Przed wojną była, później ją zbombardowali Niemcy, wyburzono i mam budować kamienicę, i ta kamienica musi mieć plac zabaw, a nie ma gdzie tego placu zabaw postawić. Czyli generalnie nie stoisz na stanowisku, że Warszawa jest miastem deweloperów, czy, czy jednak czy, są problemy. Czy, nie, pewne. nie, 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 bo, bo to jest inne stawanie problemów. Warszawa jest miastem bez strategii. Warszawa o wspaniałej bohaterskiej przeszłości. Warszawa, która no, ma cudowną, ale też tragiczną historię. Po 89 roku nigdy nie powiedziała, jakim chce być miastem i dla kogo chce być miastem. Czym się stała Warszawa? Po 89 stała się stolicą scentralizowanego państwa, w którym wszystkie urzędy centralne są w Warszawie. I stała się miejscem. No już nie wszystkie jest Ministerstwo Przemysłu, tak, Ministerstwo na Przemysłu i, <noise> i Ministerstwo i Główny Urząd Górniczy. Tak. Nawet za komuny był. To był jedyny Urząd. Jak mówię wszystkie, no to był, o, prawie wszystkie. No dla mnie to są pra, praktycznie wszystkie. I jest miejscem, które jest siedzibą. Stało się siedzibą na Europę środkową olbrzymiej liczby koncernów międzynarodowych. I stało się siedzibą większości polskich dużych firm. I jego rozwój to jest takie rozlewanie się miasta i budowanie na dzichko. Każdy kombinuje, kombinuje gdzie co się da, i sobie to wyrywa. To można powiedzieć, że to się klei w jakąś miarę spójną całość. Ciekawe tego całość. samego sformułowania użył Sławomir Potapowicz, bo ostatnio słyszałem dyskusji w radiu, on też użył sformułowania, że Warszawa się rozlewa. Bo się rozlewa, bo tu nie ma żadnego planu. Jeżeli oni nie uchwalili, dlaczego nie chwalono planów zagospodarowania przestrzennego, bo lepiej mieć... Yy, yy, możliwość politycznego dania, temu damy, temu nie damy. Jak jest plan, to albo dajesz budynek zgodny z planem, albo nie, to jest badanie techniczne. Jak nie masz planu, no to przechodzisz po warunki zabudowy, a to jest decyzja indywidualna i każdy dostanie albo nie dostanie. To jest duża, bardzo władza i dla prezydenta Warszawy, dla y, polityków kręcących Warszawą i wszystkimi innymi miastami w Polsce nieuchwalanie planów, jest, wynika z tego, że nie chcą tracić władzy, bo lepiej komuś arbitralnie, co ma też często kontekst korupcyjny, powiedzmy sobie szczerze, bo wiadomo, są wybory, to skąd mają politycy pieniądze na outdoor, na wszystkie te billboardy, wielkie reklamy, autobusy, reklamę w internecie, radiową, telewizyjną, reklama w Warszawie, taka zauważalna na kampanię wyborczą, to jest kilka milionów złotych. Coś, czego ja na przykład nie mam w tych wyborach. Y, jakieś tam skromne środki ba, y, ma pan Bochański, bardzo skromne środki ma pani Biejat, ich widać, jakoś tam choć troszeczkę, a najbardziej widać jest Rafała Trzaskowskiego, na którego... Z bardzo odkrywczym hasłem po prostu po Warszawa. Prostu Warszawa tak. po, prostu po prostu jestem, po jestem. prostu znowu mnie wybierzcie, chociaż. <głos> dobra. <głos> I czy deweloperzy rządzą miastem? No nie, bo gdyby rządzili, to w Warszawie budowałoby się dużo więcej. Nie są w stanie przy takiej niewydolności, jaką w chwili obecnej ma ratusz, realizować inwestycji, które są gotowe. Przez to, że nie realizują inwestycji, to ilość mieszkań. Budowanych i sprzedawanych jest bardzo porównywalna, i my mamy zapasu na niecałe dwa kwartały. Żeby mieszkania przestały rosnąć w danym mieście, to są takie badania z w całego świata. Mieszkań, tak? Musi być 5 do 7 kwartałów wybudowane i niesprzedane, kwartałów, czyli powiedzmy na, na, na pół, tyle coś, w ro, pół, powiedzmy tak: 20 tysięcy mieszkań musiałoby być do sprzedaży w Warszawie, żeby ceny przestały rosnąć. Jeżeli tych mieszkań masz, w zeszłym roku zbudowano 14200 mieszkań, to znaczy, że kwartalnie oddajemy jakieś 3,5 tysiąca mieszkań, to w Warszawie, jeżeli mamy chwilę obecnie do zakupu na rynku dostępnych teoretycznie jest 7 tysięcy mieszkań, to znaczy, że to jest na zakładkę. Że tak dwa kwartały nie ma Czyli wiadomo, że ceny będą rosły, skoro chętnych jest więcej niż mieszkań. Po Jak się nie buduje, to nie ma. To jest rynek. Nie równoważy się podaż z popytem, cena rośnie. I rynek przyzwyczai się do coraz wyższych cen, co jest przy czym. No, ja byłem w szoku, bo jak byłem na debacie wirtualnej w wirtualnej Polsce, to ani pan Bocheński, ani Pani Biejad nie wiedzieli, ile w zeszłym roku wybudowano mieszkań w Warszawie. Nie wiedzieli, a można powiedzieć, prezydent nie musi mieć wszystkiego, ale trzeba mieć poczucie, bo jak ktoś obiecuje budowę pięciu czy tam dziesięciu tysięcy mieszkań w pięć lat, to powinien wiedzieć, jaki to jest procent tego, co w ogóle się buduje, czy to jest dużo, czy mało. Okej, okay, odniesieniem było, że Trzaskowski obiecał 2000 mieszkań i zbudował 1000, tak? To było odniesienie takie do tych pięciu lat. Ja się założyłem, że pani Biejad nie zbudowałaby nawet 1000 mieszkań i jestem gotów o tym powiedzieć dlaczego, ale oni też nie wiedzieli ile kosztuje wybudowanie me, metra mieszkania. Mhm. Ja przez to, że pracowałem, pracuję z biznesem to wiem, że to jest max 6,5 tysiąca złotych, a w takim super wysokim standardzie w bardzo małym w bardzo małej inwestycji typu 1200-1500 metrów z dwupiętrowym Parkingiem, który jest bardzo drogi, to parking robi cenę, ile tak naprawdę. Parking, windy to są dwie rzeczy, czyli czy będzie kopać, trzeba, czy nie będzie kopać, to są, czy które mamy różnice. Więc jeżeli 6,5 tysiąca to jest już o tak z górką, z zapasem, koszt budowy metra, to reszta to jest koszt pozyskania ziemi, na której budujemy do I to w Warszawie w dobrych miejscówkach to jest i ponad 3000 tysiące Aha. złotych z uwagi na głód i brak ziemi i brak przygotowanych terenów, a reszta jest marża dla dewelopera. Przy cenie średniej na rynku pierwotnym 17 tysięcy to widzimy jaka tu jest marża. Yy, a ona wynika z tego, że i tak to ludzie kupią, kupują, mm. bo nie ma i drożeje. Bezpieczny kredyt 2% też był yy, dramatem. Z, dramatem dla kupujących, dla kupujących. a rajem dla deweloperów. Co ciekawe, platforma chce iść w kredyt 0%. Mm. Aczkolwiek widziałem pod ostatnim spotem Donalda Tuska, nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej prosili, żeby tego akurat nie realizowali. No bo wtedy jeszcze bardziej wyskoczą ceny i cały ten zysk, można powiedzieć, wynikający, to jest, do, to jest dotowanie dewelopera. Takie projekty jak właśnie kredyt 2%, kredyt 0%, no my byliśmy, jesteśmy przeciwni konsekwentnie tym rozwiązaniom, bo ci, których nie stać na własne mieszkanie, w podatkach mają dopłacić tych, których stać, nawet na bardzo drogie mieszkanie. To, co rząd powinien zrobić, to uruchomić podaż, ułatwić budowanie, uprościć procedury. No, jeżeli ponad połowa Warszawy, to brzmi strasznie, ale to są tereny rolnicze, tereny rolnicze, działki rolne. Żeby na takiej działce budować, najpierw trzeba przejść procedurę odrolnienia więc odrolnia, i opłaty odrolnieniowe. Później kolejna rzecz, która mrozi ziemię, to są przepisy dotyczące opłat planistycznych za podniesienie wartości działki po zmienieniu planu zagospodarowania. Krótko mówiąc, jeżeli na danej działce mogłeś hodować kapustę i marchew, jak ja zamieszkałem na kabatach, to patrzyłem na Tesco, którego już nie ma, a między moim blokiem a Tesco nie było nic. Później to się, w czasie, gdy ja mieszkałem w trakcie pięciu lat kolejnych, to się w całości zabudowało, a później zniknęło Tesco i to już też się zabudowało. Ale co się po drodze y, tam działo, plus protesty i tak dalej, no, dużo du, by o tym mówić. A jeżeli ktoś ma taką pole kapusty, na którym będzie można postawić blok, to nagle dostaje żyłę złota. I przepisy są takie, że musisz zapłacić różnicę od ceny tej działki, y, od wzrostu tej ceny wynikającej z uchwalenia planu, a, ty, chyba że nie sprzedasz jej przez 5 lat. A to jak kupowałeś, to była działka rolna? Nie, ja to kupiłem, jak już było mieszkanie, jak już było pobudowane. Ale mówię, bo teraz w 2021 to jakaś działka. Kupiłem działkę leśną. Jelena ma i będzie miała charakter e, leśny, ale dlatego, że wokół jest e, dużo e, lasu. To I to tam mam Nie, nie, nie. Jeszcze inne działki. Nie, inne. Okej, okay. okay. wracając do. Ale po to, 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 to prostu mi zabrakło. Więc jeżeli ktoś e, musi trzymać 5 lat działkę. Jak pięć lat potrzyma i wtedy dopiero sprzeda, to nie ma dużej opłaty podatku. To to jest chory przepis, który blokuje podaż mieszkań. Takich przepisów jest naprawdę wiele mm -hmm. i będąc prezydentem Warszawy, zresztą będą posłem też, będę walczył o to, żeby tych przepisów po prostu nie było, żeby się budowało. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie, w niektórych miastach już obowiązuje, w Krakowie na przykład, czy w stolicy też powinien obowiązywać. W Krakowie to wynikało z tego i z tego samego z presja na to w Warszawie. To była kapitulacja Straży Miejskiej i Policji nieegzekwujących Ciszy Nocnej Przepisów. Tak powiedzmy sobie wprost, że ktoś uznał, że lepiej jest zakazać, y, ograniczyć, niż egzekwować przepisy. To jest pierwsze. Ja jestem zwolennikiem budowy całej dzielnicy imprezowej. Takiego, można powiedzieć, y, odpowiednika. La Rambla z Barcelony, ale dużo bezpieczniejszego, bo tam nie jest bezpiecznie. Polska jest dużo bezpieczniejsza niż tamte kraje i uważam, że takim naturalnym, idealnym miejscem, które nie przeszkadza sąsiadom, bo tam nie ma sąsiadów, są oba strony Wisły między Mostem Gdańskim a Mostem Łazienkowskim. Tam zresztą bardzo ładnie rozwijały się te wszystkie ogródki. Młodzież chodzi tam na schodki to żyło, ale padło przez lockdown i politykę Rafała Trzaskowskiego. Bo jeżeli ktoś daje ci możliwość umownego zainwestowania w stworzenie jakiegoś miejsca, kultury, rozrywki na 3 lata i po trzech latach znów jest przetarg na ten sam teren, to ty się zastanawiasz, czy mam wydać prawdziwe pieniądze zrobić tam coś wartościowego, czy jadę po taniości i koszę, koszę ludzi na kasę. Zaczy, e, tak, tak. Więc taka gospodarka rabunkowa... Tak, przy przy, przy nabrzeżu, przy brzegu Wisły najczęściej częściej utrzymują się te biznesy, które są zlokalizowane albo w okolicznym bloku, bo tam szybko są na stałe, albo jest jakaś restauracja, bar, cokolwiek, zacumowane do brzegu. A te, które są tam, te lokale, to tam się to wszystko zmienia co chwilę. Bo jeżeli chwilę co trzy i... lata po prostu jest nowy przetarg na to samo i ty masz inwestować, stworzyć miejsce, przyzwyczaić ludzi, później to stracisz, bo ktoś grosza da więcej za to samo, to są chore przepisy i chory plan Ale właściwie wydaje black się planu. na pierwszy rzut oka, że jednak to życie, towarzysko nocne jest przy, przy Wiśle. Jest, ale nie na tę skalę, na którą mogłoby być, bo powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często jest tak, że mamy do wyboru późnym wieczorem tylko kebab lub koszyki, bo prawie wszystko inne jest zamknięte. Jest oczywiście kilka fajnych miejsc w Warszawie, ale one wszystkie co do zasady powstały dosyć niedawno i jest to prywatna inicjatywa, bo. Brawary warszawskie, cała rewitalizacja Norblina i zrobienie Norblina są imponujące projekty. Ale moim osoby zdaniem prywatne. chyba nieodkryte miejsce przez Warszawiaków. Tam naprawdę jest. Trochę zwłaszcza tak, w tygodniu no... pustki, praktycznie. Bywałem, ja byłem raz w tygodniu z, z żoną i synem i naprawdę. Taka cisza, wiatr wieje tam. A czy powiem tak? <laughs> y... Po. Lockdownach i po inflacji ceny zwariowały też, i no bardzo tak. wielu osób nie znać, ale nie stać na to, ale długofalowo patrząc, to dzielnica taka właśnie imprezowo-rozrywkowa, żeby ludzie z całego świata wiedzieli, że w Warszawie y, są. W stanie zrobić biznes, zrobić interes, a później się bezpiecznie, fajnie, dobrze pobawić. Korzystając z tego, gastronomia warszawska jest absolutnie top europejski. Jest bardzo, jak ja patrzę na różne miasta Europy, stolice, to my się nie mamy czego powstydzić, a poza tym u nas jest kuchnia różnorodna. Nie jest tak, że jak we Włoszech, w Rzymie, no to można powiedzieć, że wszystko jednak leci na jedno kopyto i tam nie znajdziesz w Rzymie, no nie są z tego dumni, dobrej kuchni francuskiej, argentyńskiej, argentyński jest tak, to bym znalazł. Pewnie wszystkiego jak się mocno poszuka, to się znajdzie, ale w Warszawie mamy bardzo dużą różnorodność i polską tradycyjną kuchnię znajdziesz, Kupę innych miejsc rzeczy, ale jeżeli chodzi o imprezowanie, to albo masz kluby studenckie Ci, z lat 90. To, co mówiąc, nie jesteś zwolennikiem tego rozwiązania. Ja to mówiłem Mówię o Ja mówiłem sprzedaży. w kanale 0 ja się nie nadaję na twarz prohibicji w <laughs> Warszawie. Ja się, A, no z tak, no tak. ja się z prohibicją, prohibicją, już... prohibicją kojarzę się równie bardzo jak Rafał Przeboje Trzaskowski na z witością. No tak, w sumie ciekawa dygresja. W sumie sam nawiązałeś, ja miałem nawiązać. Nie, no ja, z, ja, z nie mam, ja z tym nie mam najmniejszego. A właśnie, w ogóle jak ta sprawa się zakończyła? No bo tam było, że tam ty byłeś pod wpływem alkoholu, jakiś szarpanina. Jak to się w ogóle zakończyło? Wszystko można znaleźć w internetach. Dla mnie to jest zamknięty Ale nie, etap wiele, ty wiele ty lat odpowiedziałeś temu. odpowiedziałeś za to zachowanie. Czy policja odpowiedziała, eee, czy po prostu rozeszło się po kościach? Nie, nie rozeszło się po kościach. Chociaż całe nagranie jest dostępne w internecie. Będąc parlamentarzystą zostałem brutalnie pobity. Przekroczenie uprawnień, łamanie procedur dotyczących stosowania zwanych środków przymusu bezpośredniego. Pełna bezkarność policji. Za to ja zostałem skazany za utrudnianie interwencji wobec osoby trzeciej i znieważenie funkcjonariusza, bo ponoć byłem niegrzeczny, jak 17 raz dostawałem pałką i na mnie złamało tą pałkę ukradziono mi telefon, widać moment, w którym jeden z funkcjonariuszy jest chyla po telefon, który wypadł mi z kieszeni, zabiera iPhona chowa go do kieszeni. To był ostatni moment, w którym widzę, że ten telefon to jest ten filmik za to. No ale skoro są filmy, to to, to, to to jest dowód. No i co z tego? No i co z tego, przepraszam. Ja no, powiem tak, wiem, że. No, a tak te, jak teraz były dowody, które pan redaktor pokazywał, które pokazywałeś, yy, policjantów, niewątpliwych policjantów, którzy kostką brukową... U, czy policjantów, miotali. to tam aż... Yy, akurat jeśli chodzi o tę osobę, którą ja ujawniłem, to policjantem raczej nie jest, no ale tutaj ewidentnie jakaś kooperacja, współpraca ma miejsce. No to, co Dla pokazaliśmy, sytuacja, to jest że... dość klarowne. Zajmie mnie sytuacja, że kostka brukowa była rozebrana po złej stronie kordonu policyjnego, czyli po stronie sejmowej. To nie były roboty e, niezapowiedziane na terenie sejmu. Komuś się pomyliło, po której stronie rozbiera kostkę. E, działało na szybko pod wpływem A no Te metody nie wróciły, że... nie? chyba przez zarządów PiSu, aż tak to nie wyglądało. Nie było. Może jakieś nie prowokacje było. się zdarzały, no aż tak wnikliwie to wszystkich nie no, protestów no, nie, nie po... obserwuje. bo przecież Przecież nie uczestniczyłem we wszystkich siłą rzeczy, ale no, te, te metody, no, jak, jak, jak na dłoni zostały pokazane, uwi, u, u, uwidocznione. My też to w sumie zrobiliśmy niedawno. I, i, i co? I co? I nic? Tak to, to ma teraz wyglądać? Jak ktoś jest jakiś protestuje, jest, nie lubi rządu, a właściwie rząd go nie lubi też bardziej, to, to tak będzie rozbijane teraz takie społeczne niezadowolenie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, i myślę, że no, to były testowane pewne rzeczy. Jedyny. Moją że jedyna pozytywna interpretacja, taka bym powiedział, patriotyczna tych prowokacji jest taka, że Donald Tusk potrzebował takich obrazków podczas rozmów z panią van der Leyen Ukraińca, i z Ukraińcami, Mówię: Zobaczcie, co się u nas dzieje, odpuśćcie. Bo my naprawdę mamy ciężko. Jeżeli on takich obrazków, to jest jedyna. No politycy czasami pozwalają na coś takiego, żeby mieć argumenty w jakichś tam negocjacjach, no ale to może co do zasady. Jest oczywiste, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ja Wiadomo, że tam było kilku narwańców, ale właśnie po to są ci prowokatorzy. To jest ich rola, żeby tych narwańców jeszcze byli, bardziej podburzyć. Byli narwańcy, były osoby nietrzeźwe. No Ja widziałem, że tam kolejki pod żabkami były. Czy innymi sklepami po drodze? No, bo dla wielu to wiesz. Wycieczka no, do Warszawy. Ja wiem, no jak to wygląda. Prawda, Niektórzy no. związkowcy rzeczywiście e, tam, no, Narwani byli. Ja byłem na tym protestie, zresztą właśnie dlatego, między innymi, trafiłem na takiego prowokatora. No, ewidentnie atmosfera zupełnie inna niż na tych protestach, na których byłem wcześniej, bo poprzednia manifestacja w Warszawie zupełnie inna. Pojawił się jakiś wulgarny, antyukraiński baner, to sami rolnicy prowadzali tych ludzi. Tak. A i, i kostka leżała, nikt jej nie ruszał, nikt się nie interesował. No, inaczej było już 6 marca. To prawda. Inna atmosfera. A to niektórzy twierdzą, winią za to właśnie Solidarność, że tam jest taki, takie, taka, taka nerwówka, tacy ludzie, którzy chcą. Znaczy, można brutalnie zapytać Solidarność, panowie związkowcy, gdzie byliście w trakcie ostatnich 8 lat, gdy uchwalono zielone łady, gdy uchwalono przepisy, które teraz mają wchodzić w życie, gdzie wy wtedy byliście, gdzie byliście, gdy przyjęto umowę o wolnym handlu z Ukrainą, co był rząd z taryfą ulgową, rząd, z którym byliście dogadani, rząd, z którymi robiliście interesy. No tak, interesy. ja pytałem o to rolników Jacka Słomę, też rozmowa na, na przekanale dostępna, on mówi tak, należało protestować wcześniej, no, dziwił się, że, że takiej inicjatywy nie było. A się nie dziwię, bo była reguła ręka, ręka myje i pewnego rodzaju interesy były robione, również o charakterze powiedzmy wprost lobbingowym. Zakaz handlu w niedzielę przyjęty w taki sposób, że faworyzuje dwie wielkie sieci, w wyniku którego dwie wielkie sieci mające po kilkanaście tysięcy sklepów opanowały cały prawie polski rynek i opanowały dystrybucję zwłaszcza alkoholu w niedzielę. Mówimy o sieciach Eurocash, która działa pod kilkoma brandami, sklepy, które myślimy, że są polskie, bo mają takie swojskie nazwy jak Groszek, ABC i tak dalej, to są w jednej sieci portugalskiej Eurocash i druga sieć to jest kilkanaście punktów firmy CVC, czyli Żabka. To są dwie sieci, które się rozbudowały bardzo dynamicznie dzięki takim a nie innym przepisom o zakazu handlu w niedzielę, które przewidują, tam chyba z 30 są dwa albo 34 wyłączenia. I no tak szybko Zobaczmy, by jakie było stanowisko. Pracówkami pocztowymi. Pracówki pocztowe, ale przede wszystkim no hasło: nikt tego nie weryfikuje, czy tam tylko samozatrudnieni pracują. I a po drodze, w trakcie tych paru lat, Kilkadziesiąt tysięcy polskich małych sklepików zniknęło. Do, do, I to i to, i to, do Warszawy, moim zdaniem to pokazuje, dlaczego nie protestowała Warszawy. Solidarność. To, to, też, e, to też jak najbardziej dotyczy i Warszawy, bo to przecież to wszystko się zazębia ze sobą, łączy. Kandydowałeś już na urząd prezydenta Warszawy swego czasu, wtedy Dzisiaj było około 5% poparcia. Czy dla ciebie ten wynik jest jakimś, jakimś wyznacznikiem, to 5% chciałbyś powtórzyć, czy to jest taki cel minimum? Jak, jak, to jak patrzysz teraz z perspektywy ma, czasu? To by oznaczało, że nie ma postępu. I że coś poszło nie tak, więc mam nadzieję na dużo lepszy wyniki. Czyli wynik. bardziej już 10% teraz. Bardzo tak? chciałbym być w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, nawet jeżeli miałbym minimalnie więcej niż moi kontrkandydaci. Wyborcy lewicy to są wyborcy, dla których Rafał Trzaskowski pod względem światopoglądowym jest okej, okay. człowiek wierzący, że płynie planeta, który wydaje wydał ponad 200 milionów na organizacje wspierające rewolucję obyczajową w Warszawie, różne tam właśnie edukację seksualną, genderowe, promocje równouprawnienia, rozumianego w taki sposób właśnie radykalnie lewicowy. On obsługuje tą część y, elektoratu. To, to, na co może elektorat lewicowy narzekać, to jest y, bierność, ale to jest elektorat nawet nie całej lewicy, tylko partii razem i pani Biejad, jej silną stroną jest to, że jedyną kobietą startującą i to jest e ewidentnym handicapem, że jest część wyborczyń, wyborców, którzy chcą po prostu pokazywać, że jest czas dla kobiet w polityce i, i to jest coś, co e, działa na jej rzecz, ale to wcale nie znaczy, że ona e, musi mieć lepszy wynik e, niż my w tych wyborach. Sondaże ponieważ... no, są nieubłagane. No, dla, dla, dla ciebie, dla, dla Jusza Korwin-Mikkego, znaczy, dla pana Romualda starożytnie. Powiedzmy, powiedzmy sobie uczciwie, nie ma żadnych sondaży. E, pokaż mi jeden sondaż, przy którym jest napisany sondaż w Warszawie. To się nazywa prognoza. A wiecie, jak powstaje prognoza? To no, tak. mm, no i to są progności. To no, nie no są... Do dobrze, rzeczy, to ale są pro... Takie prognozy ale, wskazują, ale że, że drugi, tury nawet nie będzie. No mnie, uczono, mnie uczono w liceum, że jesteś takiego, co się nazywa samospełniająca się... Przepowiednia, I to jest jedna z metod właśnie również urabiania ludzi. Najpierw ich mówisz, jak będzie, to jest jak w tym słynnym dialogu w, w misiu Baryi, pamiętasz, jak ciężko sanacji było. No wiem, tam z 20 filmów o tym zrobiłem, no to z tych filmów powinienś przynajmniej wiedzieć, jak ciężko było. I to jest trochę tak samo z tymi prognozami. Nie ma. Jak ja rozmawiałem z ludźmi od sondażem, mówią, że nikt nie ma dobrze zrobionej, zważonej grupy grupy badawczej, by zrobić badanie w Warszawie. Nikt tego specjalnie nie będzie robił, bo to jest zbyt rzadko używane, zbyt rzadko do czegokolwiek potrzebne. Co do sejmików da się to zrobić, bo to idą na grupach właśnie e, takich, które są zmodyfikowane, ale są surówkowo grupami do badania sondażowego wyborów po prostu politycznych, parlamentarnych, eurowyborów i tak dalej. Ale na Warszawie nie ma czegoś takiego. Więc są tylko prognozy. Ci progności... Zazwyczaj są e, wspierani, finansowani, zaportowani, e, pakowani kontentem przez określone no, sam, sztaby, albo mają określone... masz doświadczenia z zamawianiem doświadczenia, sondaży. Więc ja powiedziałem, że nie wierzę... 19% wtedy było dla dokładnie partii. Dokładnie tak, Byłem liderem trzeciej siły w Polsce <laughs> i, <laughs> i powiedziałem, że nie wierzę w sondaże, których sam nie kupowałem, a do tych, które sam kupiłem, też mam realistyczny <laughs> stosunek, więc nie wygłupiajmy się, nie ma żadnych sondaży. Nikt nie no wie. Nikt nie że wie, chcesz... czy będzie pierwsza tura, czy, czy dwie. Nikt tego nie, nie powiedziałem, wie. Powiedziałem, że chcesz być w drugiej turze wyborów, to co takiego wyróżnia cię spośród wszystkich kandydatów w tobie jest wyjątkowe, w twoim doświadczeniu, wiedzy, kompetencji, pomyśle, co, co, tak jak mówię, wyróżnia cię spośród pozostałych? Po pierwsze, mam określoną wizję Warszawy. i no taką, Nie, 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 nie. Bo po, po zacząłem mówić o tym, że Warszawa jest nijaka i nie ma strategii. Berlin ma swoją strategię, może nam się ona nie podobać, ale jest miastem techno-startupów i miastem, w którym wszystko wolno, tak? Czyli z jednej strony wielkie e, im, imprezy, właśnie parady równości, imprezy techno, z drugiej strony mieszka tam set tysięcy Turków i Kurdów, którym się to średnio e, podoba, ale pracują na resztę i jest tam e, strefa startupów. Holandia, Amsterdam ma swoją e, strategię. London walczy o odbudowanie się jako Pozycji największego centrum finansowego w Europie, pomimo tego, że jest to trudne po Brexicie. Barcelona ma swoją tożsamość, ma swoją, ma na siebie pomysł, jest też miastem zwróconym do morza i jest miastem, w którym właśnie imprezują, bawią się, korzystając z architektury, ludzie z całego świata. Z drugiej strony jest tam ileś naprawdę biznesu jest stolicą dużego przemysłowego mhm. regionu, jakim jest Katalonia. Czym jest? Warszawa? Czym jest Warszawa? Nikt nie ma moim zdaniem takiej wizji, albo boi się ją wyartykułować. No, kończy się na tym, że ktoś pokazuje jako istotny postulat w walczenie o to, żeby były bonifikaty dla szewców wynajmujących lokal na Pradze. To nie są decyzje strategiczne, przepraszam, to nie są duże rzeczy. Ja marzę o Warszawie, które jest najlepszym, największym centrum biznesowym w Europie środkowej utrzymuje tę pozycję, bo z Budapesztem wygraliśmy, z Pragą też uważam, że wygraliśmy i jest miejscem, z którego wszyscy ze świata, którzy chcą w całym tym regionie robić biznes, to robią to przez Warszawę. Przez Warszawę wkładają tutaj pieniądze, szukają okazji zainwestowania, a jednocześnie ci wszyscy, którzy to obsługują, na to pracują, mają tutaj wygodne, dobre warunki do życia i do e, bawienia się, ponieważ to też jest ważne. No dobra, do, do czego to się sprowadza? Czym ma być ta Warszawa marzeń przemysłowa Wiplera? Ma być przede wszystkim miastem, w którym cała piątka moich dzieci będzie chciała mieszkać i będzie to rozsądna, a nie sentymentalna decyzja. Ma być miastem, w którym nasze dzieci stać na zakup mieszkania, bo naprawdę, jeżeli ktoś wierzy, że on dostanie w transparentnych regułach mieszkanie w centrum za 1500 z wąskiej puli, którą zbuduje, kandydatka lewicy, no to tak jakby wierzył, że Rafał Trzaskowski nie będzie za chwilę e, próbował zostać eurokomisarzem albo za rok kandydować na prezydenta Polski, albo że nagle będzie pracowity i że chwyci większą perspektywę na funkcjonowanie. Dobra, w polskich. punktach, prosto. Jak to osiągnąć? Jak osiągnąć sytuację, w której ceny mieszkań zatrzymają się na jakimś akceptowalnym dla Polaków poziomie i średnia, średnia pensja jednak może nie dogoni metra jednego średniej w Warszawie, bo chociaż nie, nie ma, być może kiedyś. Jak ten dystans, nie, jak ten dystans zniwelować? No, bo wiadomo, że Polaków po prostu coraz rzadziej stać na mieszkanie. Chciałbym, chciałbym by liczba mieszkań budowanych w Warszawie wzrosła do 25 tysięcy rocznie. Jak? Wydając prawnie pozwolenia budowlane, uchwalając zgodę na przebudowę starych galerii handlowych, których mamy w centrum Warszawy, w kluczowych miejscach, wiele tam powinny być dzielnice usługowo- mieszkaniowe, na dole usługi reszta mieszkaniówka, dobrze skomunikowanych miejscach, które są te galerie handlowe. Uchwalenie Planów zagospodarowania przestrzennego, dla żerania w tych miejscach, dla, dla tej części przemysłowej bielan, w tych miejscach, gdzie nie ma żadnego sąsiedztwa, do którego możesz się odnieść, a nie masz sąsiedztwa, to nie możesz dostać warunków zabudowych. Dokończenie trzech obwodnic i wytyczenie w trybie błyskawicznym budowy. Przede wszystkim tej nowej linii metra od Wilanowa do Tarchomina, mm. bo ona jest najbardziej potrzebna, ale ona się nie będzie budowała w przyszłej kadencji. W przyszłej kadencji można domknąć przede wszystkim obwodnicę tą ekspresową przez Wesołą i można bardzo intensywnie pchnąć do przodu kwestię dopinania dwóch pozostałych obwodnic. Mm. Kwestia zakończenia wojny z kierowcami, zakończenia. Palikowania Warszawy rozpoczęcie budowy podziemnych parkingów, których tak bardzo brakuje i zakończenie polityki eliminowania no wszystkich powodują, dostępnych... Budują się na przykład na Placu Powstańców Warszawy podziemny parking. No buduje. nie, na Placu Powstańców Warszawy też były dwa, po wiele milionów remonty, tak samo jak właśnie zakończono za prawie 20 milionów remont Placu Trzech Krzyży, na którym do, od dawna powinien być zbudowany parking podziemny, bo tam dramatycznie brak no, miejsc. remont chyba, że tam tych trwa, chyba, że została przy okazji protestu. No, powiem kurwa. tak, no wyeliminowanie to. samym programem transportowym to bym mógł mówić 15 minut, ale czym ja się różnię od innych, myślę, kandydatów na o, prezydenta to Warszawy? To, to, że ja wierzę, że rolą prezydenta jest wytyczenie wizji i strategii, danie jej do realizacji mieszkańcom, przedsiębiorcom. Ja nie będę próbował sam budować mieszkań, robić rzeczy, które politykom nie wychodzą, chociaż lepiej niż inni wiedzę, wiem ile co kosztuje, wiem jakich pozwoleń, decyzji administracyjnych wymaga się, żeby dana inwestycja, dane miejsce. Powstało. No tak, jest y, konkretny, jest przy, konkretny przykład na, na Gocławiu, spór y, mieszkańców z politykami. Y, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego właśnie dla osiedla Gocław Lotnisko przy niedaleko planowanej stacji metra ma zgodnie z planem powstać wysoki na 50 metrów wieżowiec. Akceptujesz taki scenariusz czy nie? Powiem tak, y, wiem, wiem, że w, w, taki, w tym konkretnym przypadku nie przeszedłem przez dokumenty, nie mam tu na to prostej odpowiedzi. Wiem, za to, że protestują, na... mówią, miała być niska zabudowa, tak, to osiedle zostało zaprojektowane, jeżeli to nie jest... a wy zawężacie ulicę, zmniejszacie pasy zieleni, dobudowujecie kolejne wysokie budynki, etc. No to no, jest nie, ten ja, miejscowym znaczy, planie. Ja, 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 a ten, ten plan jest przyjęty, czy nie jest przyjęty? I on jest w projektowaniu i co ciekawe, zdaniem... co ciekawe na Pradze północ, radni zarówno Platformy, jak i pis przyjęli uchwałę krytykującą pomysł zdaniem, miasta. Okay, jeżeli... Jeżeli, jeżeli, tutaj, bo, 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 bo jeżeli tu chodzi o zmiany planu, to w tym przypadku byłem przeciwny. Tam jest kwestia faktycznie, tam nie ma wysokościowców. To jest tak, jak próbuje ktoś... Jest kilka, ale, ale nie są. Tak, Powiem... Nie jest tak dużo. Powiem tak, miejsce na wysokościowce to jest bezpośrednie otoczenie placu De Vilat i ja uważam, że ten cały downtown, w śródmieście to City Warszawskie, tam jest miejsce na wysoką zabudowę, tam jest infrastruktura i metro i tramwaje i ta zabudowa wysoka tam już jest. To jest kwestia wypełnienia tego w sposób konsekwentny i spójne. Zmiana charakteru takich y, dzielnic właśnie, w którym y, mamy budownictwo intensywne i zabudowę na poziomie czterech, pięciu pięter. Nie robiłbym tego. Zresztą to nie są dobre miejsca. Budowanie właśnie y, kilkunasto piętrowych y, bloków takich, no jak blok, w którym kiedyś mieszkałem na ulicy Modzelewskiego y, y, na też to z Mokotów, ale już właściwie tam już te okolice galerii Mokotów, no to to był potwór, ten, ten blok to był potwór i to jest dla mnie taki relikt, tak jak falowce mm -hmm. w Gdańsku, czyli tam naście pięter, naście klatek i menelnia na dole i tam żabka globi, jakiś inny market, mm -hmm. w którym się to wszystko zapatruje, tak nie powinno wyglądać nowoczesne miasto. Dużo czasu poświęciliśmy mieszkalnictwu i to chyba mieszkańców interesuje. Trochę mniej właśnie poświęciliśmy transportowi miejskiemu, publicznemu. Deklarowałeś, że takie strefy jak tam strefa czystego transportu, czy tam czystego powietrza w Warszawie pod twoimi rządami nie będzie miała miejsca. Zadawałem to pytanie poprzednim gościom Przekanału, pozostałym kandydatom na urząd prezydenta, panu Tobiaszowi Bochańskiemu i Romualdowi Starosielcowi. Mianowicie Parada Równości. Przejdzie ulicami Warszawy, Warszawy. będzie miała twój patronat czy nie? Nie będzie miała patronatu na tu przejdzie będę od tego żeby zabezpieczyć żeby zapewnić bezpieczeństwo każdej takiej imprezie czy to jest marsz Niepodległości, czy to jest parada równości czy to jest inna podobnego rodzaju czy charakteru zgromadzenia i prowokacji policji nie będzie No prowokacje policyjne to można powiedzieć Często dzieją się w jakiejś mierze przy przyzwoleni współpracy z tymi, osob, z tymi osobami, które zarządzają również bezpieczeństwem miasta. Czasami są do czegoś potrzebne, bo idą wybory, trzeba pokazać. Spolaryzować Polaków, podzielić, to nie jest model polityki, który dla mnie jest akceptowalny. Mhm. St strefa parkowania, ona no coś się rozrasta, powinno tak cały czas się rozrastać, no bo miasto się rozrasta, więc strefy płatnego parkowania też powinny, czy nie powinny? Nie, no moim zdaniem miasto powinno skupić się na tym, żeby były miejsca do parkowania w przestrzeni publicznej. No Sytuacja dla mnie, w której rozbudowuje się połączenia do Warszawy, y kiedy y nie towarzyszy temu budowa na przykład infrastruktury typu park and ride, żeby osoby dojeżdżające do Warszawy mogły przesiąść się w transport publiczny. One wjeżdżają do centrum. Przez to, że nie mają co zrobić samochodami. W godzinach szczytu 30% samochodów, które korkują w Warszawie, to są samochody, które szukają miejsca do zaparkowania. To Trochę są dane czysto. Ja pracowałem liczbowe. przez chwilę przy Świętokrzyskiej, no dobra, 8 lat, to wiem, że, wiem, że jest ciężko. Plac Powstańców, Świętokrzyska, całe tam te wszystkie ulice, uliczki. Tam koniec końców często człowiek staje nielegalnie albo spaźnia się jeszcze bardziej na spotkanie. I to jest ten wybór, po prostu ryzyka mandatu czy. Ryzyka nie dotarcie na spotkanie, na które ktoś później, często długo w tak, A później jechał. to auto szczytujące, rejestrację już widzi, że ci się kończy bilecik, i jeszcze raz w tym samym miejscu cyk, cyk kasujemy po kolei wszystko. To jest jasne, ale to jest akurat takie rozwiązanie typu właśnie Smart City. Jestem za tym, żeby stworzyć i to jest do zrobienia bardzo szybko aplikację, która rozwiąże problem, który doprowadza mnie do szału, czyli to, że ruszam samochodem, to mi przypomina ta aplikacja, że zaparkowałem i masz opłacane cały czas parkowanie, bo to potwornie boli, gdy o godzinie tam 20.00 dostaje się tego SMS, że się nie wyłączyło ja miałem płatnego tą aplikację parkowania. I zrezygnowałem właśnie dlatego, że kilka razy jej nie wyłączyłem i zapłaciłem de facto tam za cały dzień. Później... A z drugiej strony, wybieganie ze spotkania, tak, żeby dorzucić muszę, monet. Tak, to, to, to są takie rzeczy, jak no, ktoś absurd. prowadzi jakieś, nie wiem, negocjacje, pracuje nad umową, ma jakieś inne ważne rzeczy i mu się przedłoża spotkanie i wybiega z językiem na brodzie, żeby nie zapłacić tych 250 złotych karnej opłaty. E, a ja opłaty. się raz spóźniłem, już nie było. No. Wystawione, mandacik, no to dziękuję. Jest, jest. No... Parę minut i, i tam chyba już teraz 180 już. 250. 250 już, 250. tak? 250. No to, to, to też wzrosło. Było kiedyś 50 złotych, a rzeczywiście to była za, za, za niska no to kara. Było, to było pięciokrotny wzrost właśnie. To jest jeden z do, elementów dorobku Rafała Trzaskowskiego. Likwidacja setek miejsc parkingowych w centrach Warszawy, palikowanie zwężanie ulic i taka y, można duższe powiedzieć opłaty postawienie... opłaty za brak o bileciku parkingowego. Postawienie, postawienie też na taką estetyzację typu kwiaty, kwietniki, y, parę lat później zmiana koncepcji, wszystko robimy na nowo, przepalanie gigantycznych pieniędzy a w wielu miejscach w Warszawie po prostu nie ma gospodarza, jest takie małe dziadostwa połamane, zwłaszcza na obrzeżach, poza tym ścisłym reprezentacyjnym mm -hmm. centrum, to naprawdę dbałość czy o zieleń, czy o obiekty małej architektury, czy o ławki, czy o to, jak wyglądają chodniki, no jak dostaję takie zdjęcia, których to opowiedzenie, no, to wygląda jak jakiś krzywy róg na Ukrainie po wojnie, e, a nie stolica metropolii na miarę XXI wieku. Dla mnie symbolem Warszawy. W trakcie tych ostatnich prawie 20 lat było coś, co doszało mnie doprowadzało to, że ja na warszawskim wawrze przez 10 lat miałem szambo. 9 kilometrów od pałacu kultury to naprawdę jest uciążliwe i drogie, bardzo drogie, gdy się ma siedmiosobową rodzinę piątkę dzieci i Praktycznie co tydzień przyjeżdża szambowóz, wyjmuje to szambo, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to szambo jest wy, wy, wylewane co do zasady do lasu, do rowu melioracyjnego albo podrzucane miastu, bo wtedy nie wiedziałem, że tylko 7% szamba odbieranego z polskich domów trafia w ogóle na zlewnie. I to można powiedzieć, chemia z Niemiec z jeszcze gorszymi rzeczami wymieniana, wymieszana, z gorszymi dla środowiska naturalnego, jest gdzieś podrzucana, wyrzucana, i ktoś mówi o ponącej ziemi i ekologii, a jemu to w ogóle nie przeszkadza. To jak Bo wygląda nieświadomie po prostu ale pewnych, budowa całych nowych dzielnic, rzeczy. właśnie w okolicach tego studia, który jest, jesteśmy, gdzieś buduje się całe osiedla bez dostępu do uh, kanalizacji i pozwala się na budowę bez dostępu do kanalizacji nie ma jednocześnie planów rozwoju infrastruktury, dzięki której ta kanalizacja jest. To są takie problemy. Ale te plany ma Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta stolicy. No. no dobrze. Powiedziałeś, że druga tura jest Twoim celem, ale tak urealniając urealniając, wynik, który by Ciebie zadowalał osobiście, byś uznał, tak. Zrobiłem dobrą kampanię, ludzie to docenili. Że inny nie będzie mnie satysfakcjonował. Niż druga tura. Każdy inny będę miał takie poczucie, że przegrałem z bardzo sympatyczną i radosną wicemarszałkinią, która buja w obłokach i która właśnie nie wie, ile i za ile się buduje, a chce mieć ambitne plany budowy mieszkań. I przegram z łodzieninem, który od roku jest w Warszawie, uczy się tej Warszawy, jest zdolny i bystry, ale jednak można powiedzieć nie oddycha tym miastem, nie czuje tego miasta, a ja jestem człowiekiem, któremu w Warszawie urodziła się piątka dzieci, którego dzieci chodzą tutaj do szkół, mieszkałem w większości dzielnic Warszawy, na dłużej bądź krócej i naprawdę dobrze znam nasze miasta. Decyzja w rękach wyborców, mieszkańców Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przemysław Bipler, poseł Konfederacji, kandydat Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców na Urząd Prezydenta Warszawy był moim gościem. Dziękuję. Widzów przekanału zachęcam do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, wtedy będziecie mieć powiadomienia o kolejnych materiałach, a te publikujemy regularnie. Między innymi dzięki waszemu wsparciu na Patronajcie. Zachęcam, abyście dołączyli do grona naszych patronów, a tym, którzy już są naszymi patronami, serdecznie dziękuję.